Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Persony 3 Reload. Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, a może zerknęliście na dół ekranu, mam sterowanie komputerowe. Mam jakieś dzisiaj awarię pada, nie mogę go w ogóle podłączyć tak, żeby działał. Więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się na myszce i klawiaturze zagrać ten jeden odcinek. Już nie chcę kombinować, jest dosyć późno. Jak zacznę kombinować, to zaraz będzie druga, zanim zacznę nagrywać, potem czwarta, skończę. A tutaj wolę to wykorzystać na... nadzieję na to, że się jakoś uda. Druga sprawa na sam start. Czytałem wasze komentarze, nie podpisywałem na nie jeszcze. Pewnie jak będziecie oglądać ten odcinek, to dalej to będzie niezmienione. Ale przeczytałem je. Ogólnie staram się czytać te komentarze w miarę bieżąco. Ostatnio mam trochę po prostu zapierdziel. Pomimo to, że się skończyły ferie, to po prostu nadrabiam trochę inne rzeczy. TikToki zacząłem stawiać, trochę szykuję się z paroma innymi projektami. No i jakoś tak wyszło. Ale czytałem, no słuchajcie, trochę skrypściło się w poprzednim odcinku. Z Chihiro trochę z tym oczarowaniem. No, słuchajcie, doszedłem do prostego wniosku, co będzie, to będzie. Jakby z poradnika udało mi się zrobić wszystkie sociale, to teraz myślę, że z poradnika pomocą i delikatnymi potknięciami jakoś to będzie. Jak nie będzie, trudno. Nie przejmujcie się tym, nie przeżywajcie tego, to brzmi trochę negatywnie, ale nie przeżywajcie tego w takim stopniu, że no po prostu nie martwcie się tym, jakoś to będzie, a jak nie będzie, to jakoś to też przeżyjemy. Myślę, że nie ma katastrofy. Pogadajmy sobie z Junpeiem oraz z Yukari i też jeszcze jedna ważna sprawa. Mam teraz poradnik gdzieś tutaj na boku, więc teraz będę sobie rozwijał i będę tam przeklikiwał, wtedy muzyka będzie cichła, ale tak może będzie trochę wygodniej mi z tym poradnikiem, żeby nie omijać rzeczy z mojego odpalonego i na tym ekranie i po prostu jak będę się przewijał, to czasami będę skakał na ten ekran. Będę dokładnie sprawdzał. To są, jak mówiłem, odcinki bardzo luźne z Persony. Takie, niektórzy słuchają tego jako podcastu, niektórzy inaczej, no po prostu spoko. Irijo i Sanada są w szpitalu, sprawdzają co z Demagashi. A to znaczy, że Tartarusa dzisiaj nici. Chyba musimy znaleźć sobie jakieś zajęcie zastępcze, żeby zabić czas. Tak, pewnie już grał w gry. Założę się, że Kirijo i Sanada próbują przekonać Yamagishi, żeby wstąpiła do naszej drużyny. Martwi mnie to. No fajnie by było, jakby dołączyła, ale no myślę, że ona dołączy. Dobra, sprawdzając po raz pierwszy. Dzisiaj mamy 6.09. Eat at Hagakure Ramen Pork Ramen. Idziemy zjeść Pork Ramen. Dobra, jak to się steruje? Mapa. O, to w sumie nawet trochę wygodniej niż na padzie akurat. Ten klawisz konkretny. To nie tutaj, to jest tutaj. Idziemy sobie na piętro drugie, może tak osób zrobić, mapa. Wakatsu, tak? Wakatsu? Hagakure Ramen! Ale bym wszedł. Jest tłoczno zresztą tutaj. Tu jest Hagakure Ramen. To jeszcze nie jedliśmy. Ramen z wieprzowiną 900 jenów. Kolagen sprawi, że będziesz mieć piękną skórę. Kolagen? Dzenie posiłku bogatego w kolagen może poprawić moją cechę oczarowanie. O, bardzo fajnie. Spoko. No, jedzmy. Ramen z wieprzowiną. Okej, a to też tak będzie pozwało. Oj, nie fajnie. Bywalec z tej restauracji miał odwagę zamówić specjalne hagakure u trzeciego właściciela. Jest chyba w menu specjalnym dostępny we wtorkowe, środowe i piątkowe wieczory. Gdyby cecha odwaga była co najmniej na poziomie zdeterminowanej, może mógłbym zamówić specjalne hagakure. A ja miałem tylko porka zamówić, czekajcie. Tak. Zamówiłem ramen shoyu z wieprzowiną. Wypiłem tę bogatą w kolagen zupę do ostatniej kropelki. Kolageni. Oczarowanie plus 2. Gładki w mowie. Oczarowanie. Słyszałem, że jestem taki, na takim limicie. Mam nadzieję, że ten limit jakoś pokonałem. 6.10. 10 czerwca. Okej, widzę, co nas czeka mniej więcej. Ej, tak sobie myślałem. A, jeszcze była z Bibi. Historia śmieszna, ponieważ mi poradnik nie doradzał posiadania persony. Ten poradnik potem po Tartarusie mówił, żebym już sobie sam dostosował te persony, ale potem jasno było napisane, żeby nie było temperensa w drużynie. Nie wiem, czy to jest wyliczone tak dobrze, bo z Bibią się tą relację łatwo wbija, czy może jest jakiś inny pomysł, ale tak było napisane, więc zaznaczam, że to nie jest taki do końca mój błąd, bo tak było w poradniku i ktoś powie: Bobru, ale ty masz chyba mózg, to może możesz go używać i myśleć. Owszem, mogę, ale jestem więźniem poradnika, nie czytam komentarzy tak naprawdę. Tak naprawdę nawet na YouTube się nie robię, ja po prostu wrzucam odcinek, a potem tylko liczy się poradnik. Jest poradnik,
Długo nic, chatki z gówna, długo nic, komentarz na YouTubie. Nic się nie liczy. I jeszcze niżej komentarza na Twitchu, jak ktoś mi tam przychodzi na streamie i mówi, co tam się dzieje. Mam to w dupie. Oczywiście żartuję. Hej, tak sobie myślałam. Sądzisz, że Kirito ocaliła Yamagishi, ponieważ uważa, że to za słuszne? A może zrobiła to tylko dlatego, że Yamagishi potrafi przyzywać personę jej potrzebujemy? Za bardzo się tym martwisz. Tak, masz rację. W każdym razie to, czy Yamagishi nas dołączy, jest kwestią jej decyzji. Przepraszam, że tak nagle o tym wspomniałam. Przeproś to ty Junpei'a za poprzedni odcinek. Ranek, o rany. Czy doszliśmy już do epoki Kamakury? Chyba nie. O, rany, nie doszliśmy nawet do epoki Nara. Nara? Trudno, omówmy to skrótowo. Po pierwsze, reformy Taika. Miały miejsce w 645 roku. Wystarczy to zapamiętać i możemy iść dalej. O co w nich chodziło? O, nic ważnego, naprawdę. Później w 710 roku była Heijō-kyō i to była cała era Nara. Era Nara? Jesteś śpiący. Czy mam zamknąć oczy kilka minut? Nie. Naprawdę chcecie wiedzieć więcej? Dobrze, to mam do was pytanie. Jak nazywa się antologia składająca się z około 4500 wierszy i pochodząca z epoki Nara? Wiecie co? Nie mam dziś ohoty nikogo się czepiać. Powiem tylko, że to Man Yoshu. Mieliśmy też omówić Kokin Wakashu, ale nic mnie to nie obchodzi. Zapytajcie pana Ekode, jeśli chcecie. Boże, pan Ono jest takim kolesiem i takim kozakiem, że głowa mała. Mam to wszystko gdzieś. Chcę tylko dojść do ery Sengoku. Słyszę, jak mnie wzywa. Boże. Musiałem się, żeby nie zasnąć, wysłuchać wykładu. Nauka, powyżej średniej, ale to dalej za mało. Dzisiaj nie ma już więcej lekcji. Dobra, ja muszę sobie tutaj wszystko dobrze zobaczyć, więc dajcie mi sekundkę, bo staram się teraz, no, mówię, troszkę, widzicie, człowiek ma poradnik pod nosem, a jakoś taki głupi jest, coś tam nie umie tutaj się znaleźć, tam nie umie się znaleźć, no ale cóż, takie oto mamy życie, moi drodzy państwo, nic się na to tak naprawdę nie poradzi. Myślę, że damy radę. Ja jestem dobrej myśli, tak jak mówię, z doświadczenia swojego, bo jestem super doświadczonym personowiczem z Persony 4. Tak, tutaj wszystko się zgadza. Myślę, że damy radę. Czekajcie, bo ja w sumie nie widzę dobrze podglądu. Okej, tak o, z tym stopada się czuję bez ręki. Muszę co chwilę coś tutaj zwijać. No ale nie działał dzisiaj, nie wiem. Ostatnio mi się wszystko psuje, powiem wam. Znaczy siecić fatum zwisł. Dobra, 10. Dzisiaj spędzamy czas z Emperor. Emperor. Tylko czy mamy Emperora? Emperor to jest cesarz, prawda? Tak. I wbijamy na rangę 5. Tak. Dobra, no to co? Idziemy spotkać się z Emperorem. Nie mamy go w poczcie. Czekać. Poczta się też śmiesznie odpala na kompie. Kontrol prawy? Bebe? Majko? Ja to w sumie, szczerze powiedziawszy, to mógłbym równie dobrze wziąć sobie personę Temperance na kolejne spotkanie z Bebe i nawet nie kombinować tutaj. Tak też chyba zrobię, powiem wam nawet. Dobra, tutaj się topnijmy. Mam Porneusa. Dobra, przynajmniej tego nie zepsuję. Mój ziomek z samorządu uczniowskiego mnie nie zawiedzie. On ostatnio się wplątał. Ile razy mam ci tłumaczyć, jakbym gadał do ściany? Dlaczego w ogóle oskarżasz mnie? Niedopałek papierosa był w męskiej ubikacji, prawda? A może udowodnić, że nie weszła tam jakaś dziewczyna, żeby go wyrzucić? Jeśli będziesz tak rozumował, to się nigdy nie skończy. Mam tego dość. Radź sobie sam. No i co? Co to za sekretarz? Jak nie pompuje balonika z paranoją? Banda Neandertalczyków. No, są najgorsi, nie powinieneś wszystkich oskarżać. Opcja pierwsza, best answers one. Trzeba mu przytakiwać, te weird paranoje pompowe trochę. Nie winimy ich za to, myślę, że dzieci po prostu nie umieją inaczej. Prędzej czy później pójdą po rozum do głowy, wtedy mi zaufają i nauczą się mnie szanować. Nie chcę się izolować, po prostu stoję nieco z boku. W każdej relacji zawsze ktoś w końcu obrywa. Chyba za bardzo się rozgadałem, przepraszam. Odalili wydaje się zawstydzony. Wydaje mi się, że teraz rozumiem go trochę lepiej. Nie ma sensu dzisiaj się spotykać, skoro wszyscy sobie poszli. Chodźmy i my. Jaki bunt. Pożegnałem się z Odalirim i wrócimy do internatu. Wieczór. Welcome back.
Jak leci stary? Kirichi i Sanada odwiedzają dzisiaj Marishi, tak więc my zostajemy na ławce rezerwowej w internacie. Fuka, mam nadzieję, że niedługo wróci. Nie zrodziła się jeszcze na dołączenie do nas, prawda? Mam nadzieję, że nie naciskają na nią czy coś. Mam nadzieję, że Kirichi i Sanada nie będą nalegać, aby do nas dołączyła, jeśli sama nie będzie chciała. Czasami wydaje mi się, że zrobiliby wszystko, byle tylko osiągnąć cel. Nareszcie, ktoś nowy w internacie. Rany, ale jestem nakręcony. Może powinienem posprzątać pokój. Święto, prawda? Zobaczmy, co nas dzisiaj czeka. Na razie na tym sprutowym sobie zobaczę. Znowu Hagakure Ramen. Idziemy na Special Hagakure Bowl. Jak to zrobimy? Żryć ramen! Tylko ramen się liczy. Jesteś pani tu noc? Tak. Specjalna hardaturę. I to daje oczarowanie, to mocno. Mhm, 10. Wszystko się zgadza. Specjalna hardatura. Zebrano odwaga wystarczyła mi, żeby zamówić specjalną hardaturę u trzepkiego właściciela. U trzepki właścicielu, podaj mi specjalny ramen. Zamówiłem specjalną hardaturę. Specjalny przyrządzony boczek wieprzowy jest pełen kolagenu. Mam wrażenie, że moja skóra stała się gładsza. Pyszny kolagenik. Dobra, Lituba. Czerwca. Wziąłem się do kolejnego Tartarusa. Nie wiem, czy to jest drugi Tartarus, czy tylko fabularny krótki, ale no. O, pip, pip, pip. To wiadomość od Sanady. Przepraszam, że informuję dopiero teraz. Yamagishi wychodzi dziś ze szpitala. Musimy razem z nią porozmawiać. Przyjdź do centrali dowodzenia, gdy wrócisz do internetu. Okej. Okay. Okej. Dzisiejszy dzień spędzamy sobie z Rydwanem. O, Bambos, idziesz dzisiaj na trening? Sorry, stary, idź beze mnie. Mam Chimerę. Hej, tak, ja też się wybieram, daj mi tylko chwilę. To niby nie szedł, a teraz idzie. Nic nie widzę, Miyamoto. Dobra, spadajmy stąd. Spoko, na razie. Dobra robota. Bambos, lepiej też już iść. Do zobaczenia na następnym treningu. Po zakończeniu treningu postawiłem wrócić do internetu. Oho. A kto to? Hej, Bambos! Co jest? Miałem właśnie zamiar wciśnąć się na trening. Olałeś trening, gdzie się podziwałeś. Tutaj z tego co widzę wybieramy opcję dowolną, anything, więc może być, gdzie się podziwałeś. Moja matka się mnie czepia. Zawiozła mnie do szpitala, nalegała na to, kiedy powiedziała mi o tym kolanie. Nawet nie powiedziała, że zapisała mnie na wizytę. Nie mogę nic robić. Jak poszło, to rzeczywiście niedobrze. I tutaj wybieramy opcję numer 2. To rzeczywiście niedobrze. Masz rację. Nie rozumiem, dlaczego moja matka i inni członkowie drużyny tak się zachowują. To dość męczące, kiedy wszyscy wtykają nos w twoje sprawy. Dzisiaj zrobili mi kilka zdjęć rentgenowskich. Za kilka dni będę dostanę wyniki. Nie wiem, dlaczego to tak długo trwa. A właśnie, nie wspominaj nikomu, że byłem już w szpitalu, dobrze? Bambos, liczę na ciebie. Głupie mi, że zawsze proszę cię o zachowanie tajemnicy. Przepraszam. Spoko, ziomeczku. U mnie twoja tajemnica jest bezpieczna. Miyamoto wydaje się mnie doceniać. Dobra, co prawda lekarz kazał mi dzisiaj się oszczędzać, ale przecież nie zwolni mnie z treningu. Niemądrze. A, zaczekaj, skoro wychodzisz, to znaczy, że trening już się skończył. No cóż, w takim razie pójdę do domu. Bambos, do zobaczenia. Grupol. Bez pomyślunku i bez szacunku dla własnego zdrowia. Postanowiłem wrócić do internatu. No i teraz będzie scenka chyba jakaś. Chyba jakaś scenka. Mieliśmy pogadać. So, you're Fuka Yamagishi-kun, right? Więc to ty jesteś Fuka Yamagishi, tak? Yes. Tak. Spokojnie, nie musisz się denerwować. Usiądź. A, w porządku. Chciałem tylko szybko wspomnieć, że wszyscy spisaliście się świetnie, odkrywając prawdę. Aha, jeszcze jedno. Słyszałem, że wszystkie trzy dziewczyny odzyskały przytomność.
To wspaniała wiadomość. Z tego co rozumiem, wszystkie trzy przyszły do szkoły około północy i zaczekały aż ochroniarz wyjdzie. Nie zaczęła się godzina mroku, przy bramie zaatakowały je cienie. Ponieważ sytuacja przypomina starą historyjkę o duchach, plotki oczywiście szybko się rozeszły. Ktoś mi napisał w komentarzu, że ta historyjka jest tą, którą opowiadał na zimowym wyjeździe Josuke. Nie wiem, czy pamiętacie? W czwórce oczywiście Persona 4 Golden. I kurde, coś mi świta. Oczywiście nie pamiętam jej tak doskonale, ale bardzo fajny smaczek. Bardzo fajny smaczek. Mega, mega fajny. Ja od razu wiedziałam, że to nie żaden duch. To wszystko moja wina. Słucham? Skąd ten pomysł? Ty jesteś w tym wszystkim ofiarą. Ale wszystkie te plotki wzięły się stąd, że Tardugo była mnie nieobecna. To zupełnie nie twoja wina. Gdyby cię z nami nie było, pewnie nie dalibyśmy rady wygrać tej walki. Uratowałaś nam życie. Nie każdy mógłby czegoś takiego dokonać. To powód do dumy. Masz niezwykłą moc, której możesz używać, by pomagać innym. Niezwykłą moc? Nazywają ją Persona. Nazywamy ją Persona. A nasza grupa absolutnie potrzebuje teraz twoich zdolności. Możemy liczyć na twoją pomoc? Chcecie, żebym do was dołączyła? Zgadza się. Rijo... Tylko jeśli chcesz, nie będziemy cię zmuszać. Tylko jeśli chcesz. Ambos. Ja też myślę, że byłabyś dla zespołu cennym nabytkiem. Sanada. Słuchaj, nie chcemy naciskać, jeśli potrzebujesz czasu, żeby to przemyśleć. Zgadzam się. To dla mnie zaszczyt. Jesteś tego pewna? Jeśli do nas dołączysz, będziesz musiała przenieść się do internetu. W porządku, i tak wolę mieszkać tutaj niż w domu. Oho! Dziękujemy. To wiele dla nas znaczy. Zadbamy o to, żeby szkoła skontaktowała się z twoimi rodzicami i wszystko załatwiła. Jestem trochę ciekawy, szczerze powiedziawszy, jakiej postać się wdroży do grupy. Ogólnie mam wrażenie, że jak graliśmy w czwórkę, nie, spokojnie, nie spoilerów, ja ogólnie do czwórki nie nawiązywał, ale jakby ktoś, nie wiem, oglądał, kto czwórki nie zna i by bał się, że ci spoilery tutaj... potężne zdobędzie, to znaczy zdobędzie usłyszy, to spoko. Raczej nie musicie się obawiać, ale tak, staram się porównywać, bo tutaj się wydaje mi się, z tego co moje tam powiedzmy źródła mówią, będziemy mieli trochę więcej osób w drużynie. Nie jakoś dużo więcej, ale w czwórce no, taki był zespół ciasny, ale własny, prawda? A z kolei tutaj w trójce jest trochę szerszy. No i jak na razie tak patrzę. No to jeżeli ona by na przykład teraz dołączyła, to przy najbliższym Tartarusie mamy dwie nowe postacie. I kurczę, ona wydaje się być ciekawa. Ona mi się trochę kojarzy z taką osobą, która znaczy ona chyba będzie z taką osobą, która przejmie pałeczkę jako osoba, która będzie ją skanowała, tak? Coś takiego było mówione, czy mi się wydaje? To będzie w sumie ciekawe, patrząc na to, że moglibyśmy wtedy Mitsuru wziąć do teamu. Ja będę musiał całą tą trójkę, dosłownie całą tą trójkę, którą mam naprzeciwko mnie na kanapie, będę musiał dobrze zilustrować, bo na pewno chcę w teamie zostawić siebie oraz Yukari. Czyli na siebie to chyba nie mam wyboru, ale Yukari na pewno chcę zostawić. Wiecie, bo muszę odżre kosteczki. Junpei raczej na razie wylatuje i myślę, że najbliższą wyprawę wezmę sobie właśnie być może Mitsuru i Sanadę, a może Sanadę oraz właśnie Fukę. Tutaj jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, dziękuję. Chwila, nie wciągajmy jej w to wszystko trochę za szybko, nie wciągamy? Wszystko w porządku, naprawdę. Chciałbym poruszyć jeszcze temat tamtych niezwykłych cieni. W tym miesiącu znowu mieliśmy z nimi do czynienia. Nadal nie wiemy skąd się biorą, ale sądzę, że Sanada ma rację. Wydaje się, że pojawiają się wraz z pełnią księżyca. To przynajmniej pozwoli nam przygotować się w przyszłości. Okej? Więc szykuje się akcja w następną pełnię księżyca. Może wiemy, kiedy się ich spodziewać, to dla nas ogromna przewaga. Dzięki temu w dniu walki będziemy gotowi skopać im tyłki. Krocie, przestań zasłaniać światło. Odkryliśmy, kiedy pojawiają się niezwykłe cienie. Czy to właśnie chciałbym powiedzieć tajemniczy chłopiec? Muszę zacząć zwracać uwagę na fazę księżyca. Stary, ja już zwracam od samego początku na to uwagę. Wiecie? Wszystko dobrze działa? Dobrze działa. Mam wrażenie, że dzisiaj jakoś tak... Ale może też zawsze jest takim delikatnym opóźnieniem? Stary, ona jest zupełnym przeciwieństwem Miłki. Inteligentna, miła, skromna. Hej, Bambozel, co o niej sądzisz? Jest by mnie to obchodzi, tylko o tym myślisz? Nie wiem, czy to chodzi niezła, że ale fajna dupa, czy niezła, że spoko, ale dam niezła. Prawda? Nareszcie jakaś odmiana. Ale świnia. Ona wszystko słyszała.
Irizu i Sanada poszli odprowadzić Yamagishi do domu. W końcu już późno. A czy inaczej, dzisiejszy dzień był dla nas sukcesem. Zyskaliśmy nową moc i dowiedzieliśmy się więcej o cieniach. Rozpoczęłam kolejny etap naszej walki. Nie możemy jednak spocząć na laurach. Przydałoby się nam jakiś nowy as w rękawie. Wiem, że w zasadzie podjęła tę decyzję samodzielnie, ale nie wydaje mi się, żeby Yamagishi miała jakikolwiek wybór. Nie podoba mi się to. Nie, no nie przesadzajmy, no chyba nie jest aż tak źle. W ogóle wypadałoby zrobić pierwszą save'a w tym odcinku. Zrobimy go tutaj sobie. No i co? Ruszamy teraz do miasta na żarcie, bo jesteśmy pasi brzuchem, jakich mało. I czas najwyższy ruszyć na żarcie. Dzisiaj mamy 11. Jemy w Wakatsu Kitchen. Jemy seafood full course i to powinno nam dać teoretycznie naukę na wyższy poziom. Czy tak będzie? Wątpię. Wątpię, ale zobaczymy. Wakatsu Kitchen. Wakatsu Kitchen! Widzę coś w Wakatsu i to jest danie z owocami morza, prawda? Seafood full course. Dobra. Uwaga. Moment prawdy. Mówiłem danie z owocami morza, czuję kwas omega 3 odżywiają mój mózg, bla bla bla. Nie dostałem, czyli jestem prawdopodobnie o punkcie nauki do tyłu. Okej, okay. No to jest to ważne na swój sposób. Proszę, to jest aż takie ścisłe, że myślałem, że jakoś to się mimo wszystko ma szansę wyrównać, ale jednak jestem o jakiś punkcik za mało. Powinienem przy kolejnym, najbliższym evencie móc to odrobić. Dzień dobry. Hej Bambos, co myślisz o Yamagishi? Jest bardzo pomocna. Nie mówi się postać, którą się będzie romansowała, być może w przyszłości, że jest urocza. Jakaś inna laska. Tylko tyle masz do powiedzenia? Oczywiście, jej umiejętności przyzwania persony jest niesamowita, ale nie masz wrażenia, że tak naprawdę nie miała wyboru w kwestii dołączenia do zespołu? Mam nadzieję, że sobie poradzi. Nikari, no już nie bądź taką matką Teresą, myślę, że wszystko będzie okej. Okay. Zresztą jakby coś było nie tak, to myślę, żeby sobie dałaby znać. Hej, słyszałaś już? Podobno Koda trafił na dywanik. O, serio, a co zrobił? Nie wiem, ale chyba coś poważnego, może ktoś molestował. Ha, nie zdziwiłabym się. Dzień dobry. Ej, patrz, to ta dziewczyna duch. Ale hamstro. Ale te wracanie do szkoły po przerwie, to jest zazwyczaj... Ja miałem zawsze wrażenie, chociaż tak nigdy nie było, ale miałem wrażenie, że zaraz będą blaski reflektorów, blaski fleszy, zdjęcia, autografy. Jezu, on wrócił, on żyje! Jak on się nazywał? Nie pamiętam, ale... Niech podpisze mi się, bo może już go nigdy nie być. Tak miałem wrażenie. Cicho, usłyszy cię. O, Fukaya, tu jesteś. O! Czyżby Natsuki teraz była jej psiapsi? Mariyama? Słyszałam, że mieszkasz teraz w internacie. Tak. Jakoś ponuro dziś wyglądasz, zresztą jak zwykle. Jeśli coś cię trapi, to zawsze możesz ze mną porozmawiać. Pewnie przydałaby ci się przyjaciółka, co? Mariyama. No już, nie musisz być taka sztywna. Mów mi Natsuki. Dwie rzeczy odróżnimy. Ona zachowała się do dupy. Natsuki. Ale nie pozostała dupkiem do końca, tylko próbuje wyciągnąć rękę. Być może to są tylko wyrzuty sumienia, spoko, ale coś robi. To nie jest pasywność i jak na moje warto to docenić i warto dać takiego malutkiego plusika przy jej postaci, bo wydaje mi się, że dużo osób mogłoby to po prostu olać dalej być dupkami albo po prostu olać. A ona coś tam ją gryzie i przynajmniej tyle dobrego z tego wynika. Spoko, fajnie. Dzisiaj nie ma już więcej lekcji. Nie ma lekcji, ale słuchaj, żeby to było takie proste, drogi panie. Dzisiaj mamy 12. Czas na Imperatora, ponownie. Powinien być awans. Oj, nie tak, zamknij. Interesuje mnie korytarz klasy. Emperor, to jest tutaj, tak? Cesarz. Dobra, lecimy. Przepraszam, że musiałam cię oderwać od twoich zajęć. To było krótkie spotkanie, wszyscy już poszli. To miło, że nie musimy przebywać w towarzystwie tych hien. Jeszcze nie idziesz do domu? To miło. I tutaj wybieramy opcję anything, a potem pierwszą. Czyli tutaj... Jeszcze nie idziesz do domu? Mam coś do załatwienia, zanim pójdę do domu. Chodzi o ten niedopałek papierosa w męskiej ubikacji. Muszę się pospieszyć i zawęzić listę podejrzanych. Jak widzisz, nie ma warunków do odbycia spotkania. Jeśli chcesz, możesz iść. Chyba chwilę zostanę, ale dopiero przyszedłem. To jest opcja, którą tutaj trzeba wybrać, rzekomo. Rozumiem.
Jesteś zadowolony? Jeśli ci się nie spieszy, możemy poświęcić mi... Możesz poświęcić mi kilka minut? Chciałbym czymś się podzielić. O, może się uzewnętrzni trochę. Mężczyzna bez stanowiska, honoru czy wykształcenia. Czego się chwyta, borkając się z życiem? YouTube'a? Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie należy postępować uczciwie. Chcesz wiedzieć, co się stało z tym kimś? Zginął? Pewna dziennikarka telewizyjna została ranna podczas kręcenia reportażu. Zarząd stacji uznał to za nieszczęśliwy wypadek. Lecz kiedy pewien tabloid wykrył, że coś zataili, kierownictwo stacji zwaliło całą winę na własną scenarzystę. Stwierdzili, że to on kłamie, zrobili z nią kozła ofiarnego. Teraz ten mężczyzna nie może dostać pracy w branży telewizyjnej, a przecież było to jego powołanie. Ten sam mężczyzna, który wyjaśnił mi znaczenie uczciwości. Jego ojciec? W dzisiejszym społeczeństwie silni żerują na słabych. Nie można przetrwać, postępując uczciwie. Bambos, chciałbym przewodzić organizacji, która będzie silna wewnętrznie. A aby to przeprowadzić, muszę dbać o porządek i trzymać w szachu tych, którzy dzierżą władzę. Odadiri przemawiał z pasją. Jego słowa zdawały się płynąć z głębi serca. Też to czuję. Wydaje mi się, że coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. Transcro? No dobrze, wystarczy tej gadki dzisiaj. Wyjdziemy razem? Przyszedłem część drogi do domu z Odegirim. Fajnie. Very cool. Mhm. Jak leci, stary? A, słyszałem, że Fuka wprowadza się do jednego z pokojów na trzecim piętrze. Ale dziewczyny postawiły na swoim, gdy zaoferowałem pomoc. Fazerom wstęp zbrojony. A tam nie mieszka przypadkiem Sanada? Tak siak, wygląda to, że przybędzie tu jutro z samego rana. Ekscytujące wieści, nie? Super! Uwielbiam to, że oni się tak zbierają. To jest tak fajny punkt zebrań. Mi się to trochę przypomina. W sensie, to jest dużo fajniejsze niż na przykład w czwórce, bo w czwórce naprawdę my sobie mieszkaliśmy i się spotkaliśmy często i gęsto z naszymi kumplami. I nasze te miejsce spotkań przy pracy wioskę było, też miało swój klimat, ale tutaj my tak naprawdę jesteśmy jak jakaś drużyna łowców potworów, która poluje w jednym miejscu. To jest naprawdę super. Jeszcze nie powiedział, że chłopakom jestem zbrojony, ale może przecież potrzebować pomocy przy dźwiganiu ciężkich rzeczy. Szowinista. Kobiety potrzebują pomocy przy ciężkich rzeczach? Bo są słabsze? Junpei, tu się puknij, okej? Okay? Cóż, pewnie by nas zawołało, gdyby rzeczywiście tak było. Co tutaj? Hmm? O co chodzi? Myślisz, szukasz Mitsuru i tak jakby? Znajdź się na trzecim piętrze. Kocie, czy mogłabyś stanowną dupę usunąć, bo nie da się po prostu tutaj pracować o tej godzinie z tobą? Jak ty cały czas tu jesteś, czy ty mi myślałam, że wyciszyła? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy mi kot ktoś przy okazji nie kliknął sobie dupą. Lilka lubi tak wejść na minę biurku i tak kliknąć dupą coś. Tak po prostu kliknąć dupą i wszystko zepsuć przy okazji. To jest taka typowe lilkowe zerranie. Czekajcie, tutaj jeszcze sobie zerknę szybciutko. No masakra z tym kotem. Masakra. Tak tylko powiem. Ale cóż, no taki urok, co Lilka? Taki urok. Taka twoja uroda. O, tak o. Mawiają ludzie. I taka jest prawda, taka jest lilkowa uroda. Dobra, tutaj tylko spojrzę sobie, bo teraz będziemy szli tak. Chyba przygotowują pokój Yamagishi, więc wątpię, żebyśmy się im przydali. Chyba, że zobaczył Karalucha albo coś. My teraz idziemy. Oj, nie wiem, czy coś nie kliknąłem, bo Lilka, nie widzę po prostu swojego biurka. Weź, kocie. Czy mi tutaj nic nie kliknęło się? Leci dźwięk, dobra. Teraz nie słychać dźwięku z gry z jakiegoś powodu. O, już słychać. Kocie, zabieraj mi się stąd. Jeszcze z tym myszką, tak tym spadzikiem siedział, a niech to. Który mamy dzień dzisiaj? Muszę zobaczyć, mamy 12. Jemy w Wakatsu Seafood Full Course. To teraz już na pewno wbijemy kolejną rangę. A przynajmniej, jak teraz nie wbijemy rangi mądrości, to jest coś gigantycznie nie tak. Na wszelki wypadek zapisuję. Dobra, mapa miasta, pasaż handlowy. Och, jest przeszedł cały w siupkach. Dobra, drugie pięterko. Wakatsu Chishin? Wakatsu Chishin? What can I get you? I jemy danie z owocami morza. I to jest ranga czwarta Academics, czyli mądrości. Mądry chłopak. Trzy czwórki. Elegancko. O, rodzina roku. Znowu ci się udało.
Pamiętasz, co powiedziałem wcześniej? Że wszystko dobiega końca? Cóż, przypomniałem sobie coś jeszcze. Jestem pewien, że koniec jest nieunikniony. Ale to trochę dziwne. Ten swój potencjał, myślę, że koniec może wcale nie jest przesądzony. Poza tym wygląda na to, że twoja moc znacznie się zmieniła. Ej, nie masz nic przeciwko, żebyśmy zostali przyjaciółmi? Ciekawisz mnie, co ty na to? Nie ma problemu, pewnie jak masz na imię? Jak tam chcesz? Imię? No tak, potrzebuję imienia. Moje imię Faros. Faros? Jestem pewien, że będziemy się świetnie dogadywać. Ej, Faros. Jak latarnia na Faros. Czuję, że nawiązuje więź z tajemniczym chłopcem Farosem. To social? Co ty gadasz? Jaki? Dev! Ja mnie z tobą, ty się z mną! Śmierć. Śmiercio w czwórce był jeden z moich ulubionych sociali. Bardzo mądry, bardzo pełen takiego życiowości. Social Link starszej pani. Ona się nazywa Hanato? Hayato? Nie, jakoś inaczej. Na H wydaje mi się, że się nazywa. No ta czerwona H była pisana jako Old Lady. Super była ta babeczka. Chyba nawet bardziej ją lubiłem niż... tutaj starszych państw, chociaż ci starsi państwo też są spoko. Nie wiem, czy mówiłem to już na serii z Persony, ale bardzo lubię te takie... relacje z starszymi ludźmi w grach, bo wydaje mi się, że ciągną ze sobą dużo mądrości. Cóż, robi się późno, więc czas na mnie. Nie mogę się doczekać, aż znowu się zobaczymy. Pa, pa! Dobra, 13. Sobota. Dzień dobry, pan Bozer. Od dzisiaj Yamagishi będzie mieszkała z nami w internacie. Od tego momentu będzie również zapewniała nam wsparcie podczas nocnych wypraw do Tartarusa. To znaczy, że znowu może uczestniczyć w walce, czyli ona będzie naszym przewodnikiem, a Mitsuru będzie dostępna. Super. To dobra wiadomość. Tak, można na mnie polegać. Nawet jeśli zacznę powoli, z pewnością szybko was dogonię. Dobra. O, świetnie, że wszyscy już jesteście. Wiem, że to nagła zmiana, ale przewodniczący wróci tu znów dziś wieczorem. Chciałbym, żebyśmy wszyscy spotkali się gdzieś tam, gdzie zawsze. Już był niedawno, coś się stało? Najwyraźniej przygotował dla nas jakieś specjalne prezenty. Wiem, że będziecie zajęci przeprowadzką Yamagishi do internatu, ale dobrze by było, żebyście wszyscy się pojawili. Dobrze, mamo. Specjalne? Czy to znaczy, że możemy się spodziewać czegoś dobrego? Nie wiem, Junpei, ty na przykład jesteś specjalny i nie wiem, czy jesteś czymś dobrym. Albo powiedziałem co. Nie wiem, o czemu nie słychać. Pewnie po prostu opowie nam jakiś nowy, wymyślony przez siebie dowcip. Czejcie, chłop was, cały wasz wieczór zmienia. Musicie dostosować się całkowicie do jego planów, tylko po to, żeby chłop wam opowiedział żart. To byłoby całkiem zabawne. Okej. Naszym dzisiejszym zadaniem i spotkaniem jest wyruszenie do świątyni Naganaki. Tam już wiecie, na co nas będzie czekał, bo jest tam tylko jedna osoba. Jest to... Majko! Cześć! Myślisz, że pasiek jest w porządku? Mówi, że przychodzi tu tylko w niedzielę, ale tego dnia ja nie mogę. Chciałbym, żeby znowu się z nim pobawić, ale i tak dobrze, że ty jesteś. Mam wisielca. Dobra. Wolę już sprawdzać, bo to już... Super, w takim razie... Chcesz posłuchać, jak mi minęły urodziny? Zgadnij, mama i tata o nich pamiętali. Naprawdę im na mnie zależy. To wspaniała wiadomość, oczywiście, że im zależy. Nie zależy im. Uwielbiam to, bo w Personie 4 było też to samo. Były takie dwie odpowiedzi, zazwyczaj takie, no spoko, okej, fajnie, super. Jedna taka w zasadzie... Nie. Nie. Tego się nie klika, tego się nie robi. To może wybrać albo to, albo to, z tego co widzę według poradnika, bo jest 1/2, więc podejrzewam, że obie są odpowiednie. Oczywiście, że im zależy. Tak, masz rację. Dostałem tyle prezentów, nawet tort. Tylko 36? W zeszłym roku było 37. Tak dawno nie jedliśmy razem jako rodzina. Kiedyś robiliśmy to cały czas. Dlaczego mama i tata już się nie dogadują? To twoja wina. Przepraszam. Odkaszleć musiałam. Już wiem, po prostu ich zapytam. Jeśli się dowiem, będę mogła wszystko naprawić. Sprawię, że rodzice znów będą szczęśliwi.
Życz mi powodzenia, dobrze? Oj. Majku chyba mnie lubi. Dobrze, zapytam ich. Pa, pa, pobawmy się później, dobrze? Pożegnam się z Majku i wrócimy do internetu. Takie to życie. Dobra, Tartaros dzisiaj nas czeka rzekomo. Ale ładny pokoik ma. Yamagishi, jesteś tam? Tak, wejdź. Myślę, że powinniśmy już iść do centrali dowodzenia i... O? Już skończyłaś się rozpakowywać? Zamierzałam ci później pomóc. Cóż, nie zabrałam wiele ze sobą, więc skończyłam dużo szybciej niż myślałam. O, a może przypadkiem znasz się komputerach? Myślisz, że mogłabyś mnie coś nauczyć? Nie jestem w tym zbyt dobra. Oj, babcia. Jasne. Jeśli chcesz. Analizujesz coś? Tak, stwierdziłem, że powinnam poznać charakterystykę każdego z was i w ogóle, żeby przygotować się do bitwy. Sama nie potrafię walczyć, więc staram się być przydatna w inny sposób. O, naprawdę ciężko pracujesz, Yamagishi. Masz też niesamowite zdolności. W sumie, jeśli się tak nad tym zastanowić, to każdy w tym internacie jest niesamowity. No nie? Sanada jest z pewnością najsilniejszy, a Bambozel ma najfajniejsze włosy i ma duże mięśnie i jest mądry i fajny i skromny i cudowny i niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju i jest fajny. Tak o nas mówią. Tak o nas mówią, moi drodzy. Nie no, powiem wam tak, że bardzo się cieszę w sumie, że ona wchodzi, bo ona wydaje mi się, że będzie takim supportem potężnym, takim, że nie musi być w walce. Nie wiem, czy kojarzycie, ci, którzy oglądali czwórkę u mnie, na pewno kojarzą, ci, którzy nie oglądali, na pewno nie kojarzą, ale no w pewnym momencie dostaliśmy trochę innego supporta do na nasze wyprawy. W czwórkę graliśmy właśnie. No i ten support, czyli nie chodzi o supporta, tylko nie wiem jak to nazwać, ja to nazywam przewodnikiem, ale nie wiem czy to jest dobra nazwa. No i ten przewodnik po prostu działał tak, że on nam daje przeróżne informacje o wszystkim właściwie, o tym jak co się dzieje na mapie, o przeciwnikach i całej reszcie. No i ta druga osoba robiła to tak świetnie i mam nadzieję, że tutaj przeskrok będzie taki sam, bo tutaj dostaliśmy tą osobę dużo wcześniej na tą rolę niż w tamtym przypadku. Tak ogólnie. Zdarzy się, że Kirito też jest silna, a Junpei? Cóż, jest jak jest. Ale co ja potrafię? Nawet w połowie nie umywam się do całej reszty. To się ostatniej pełni nie byłam w stanie nic zrobić. Może wcale nie muszę tu być. Ależ to nieprawda. Powiedziano mi, że persona to moc duszy, nazywana też twoim drugim ja. Dlatego myślę, że persona odzwierciedla osobowość i uczucia danej osoby. Na przykład twoja persona dysponuje mocą leczenia, prawda? Nie dlatego, że jest tutaj życzliwość, to dlatego, że jest w tobie życzliwość, którą nikt inny nie może się poszczycić. Ja wcale nie jestem życzliwa. Po prostu nie chcę, żeby ktoś zginął lub został ranny, to wszystko. A? Chodź. Myślę, że przewodniczący Ikutsuki wkrótce tu będzie. A, i możesz mówić mi po imieniu. Mam nadzieję, że ci się to spodoba. Jestem tego pewna. Dziękuję, Yukari. Yukari jest taka, że aż by się chciały przytulić. Taka gwiazdeczka nasza. Przepraszam, że tak szybko znowu was wezwałem, ale przyniosłem wam dzisiaj coś specjalnego. Najlepiej będzie, jeśli wam to pokażę, zanim zacznę wyjaśniać, co to jest. Co to? Chcę wam dostarczyć nowy sprzęt. Pracowano nad nim od pewnego czasu, a teraz jesteśmy gotowi przejść do fazy testów bojowych. Cienie są coraz silniejsze. Ledwo wygraliśmy ostatnią bitwę. We trójkę, przypominam, we trójkę. Możemy zakładać, że nadal będą rosnąć w siłę. Dlatego właśnie wszyscy potrzebujecie czegoś więcej, aby pozostać w grze. Od teraz chcę, żebyście wszyscy korzystali z tego sprzętu w trakcie operacji. Chodzi mi o wyposażenie bojowe z dopasowaną paską na rękę i waszego nowego asa w rękawie w wojnie z cieniami. Katridzie umożliwiając korzystanie z teurgii. Teurgii. As w rękawie teurgia? Teurgia to po grecku duchowa magia, która pozwala nawiązywać kontakt z bogami. Mówiąc prościej, synchronizuje się z emocjami użytkownika, a gdy zostały nam spełnione odpowiednie warunki, pozwala użyć ataku potężnej mocy. O, mówi pan o popisowych atakach. O tak, czytano coś takiego. Dobra, jak to działa? Cóż, jeśli chodzi o to, trudno... Trochę trudno to wyjaśnić. Myślę, że będzie łatwiej, jeżeli sami spróbujecie. Myślisz o wiele? No dobrze. Czy to niebezpieczne? Dobrze.
Chwileczkę, ale czy używanie czegoś takiego, nie wiedząc jak to działa, nie jest niebezpieczne? O, o to się nie martw. Sprzęt został dokładnie przetestowany i stwierdzono, że jest całkowicie bezpieczny. A, jest jeszcze jedna, jest jeszcze instrukcja. Możecie do niej zajrzeć, jeśli czujecie taką potrzebę. Już naprawdę się cieszę, że udało mi się dziś do was dotrzeć. Która dołącza do nas Yamagishi Kiri, że może znów zwrócić na pierwszą linię. To znaczy, że od jutra SPOE będzie mieć nowy skład. Zgadzacie się ze mną, że trudno o lepszy moment na wprowadzenie tej nowej broni? O, zrobiło się późno, co? Nie dłużej bym z wami porozmawiał, ale jestem ostatnio dość zajęty badaniem sprawy tych dużych cieni. Myślę, że zbliżamy się do przełomowego odkrycia. Więc wkrótce dam wam znać, co udało nam się ustalić. Dobrze, resztę zostawiam tobie, Kirijo. I tyle go widzieli. Sprawia wrażenie dość wyluzowanego, nie? Raczej niefrasobliwego. Nie szkodzi. Powinniśmy wypróbować ten sprzęt, tak jak mój przewodniczący. Właściwie skoro wszyscy już tu są, to może być najlepsza okazja. Ruszajmy do wieży Tartarus i wypróbujmy nasz nowy sprzęt. I tak chciałam wrócić do walki, a to będzie dobry test naszego nowego składu, którym Yamagishi będzie naszym wsparciem. Co tym sądzisz, Bambos? Nie ma sprawy, nie może się doczekać, to musi trudno, nie może się doczekać. Morale, morale, muszą być dobre. Stary, ale ja się jaram tym naszym nowym asem w rękawie. Już to sobie wyobrażam. Spróbuj popisowego super ataku Junpei'a. Albo jakoś tak. Jestem trochę zdenerwowana, bo to mój pierwszy raz, ale będę was obserwować. Dobra, ruszymy do wieży Tartarus, gdy wszyscy zaopatrzą się w sprzęt. Lecimy. Super! Może trochę do farmy raski. No, kurde, może naprawdę trochę do farmy, chociaż nie widzę, żebym jutro miał iść po leki, więc może ten gdzieś fab... O! Uuu, ale ekipa. RPG-owo tak wyglądają, nie? Jedźcie tutaj miecz. Trochę solo leveling, nie wiem czy wyglądacie ostatnio. A mam taki mocny vibe z tego. Takim fajny animu. Na podstawie manchwie. A ostatnio we trójkę. A tutaj teraz 6 osób, nie? Porany, to jest świetne! Wyglądamy jak elitarny oddział specjalny. Uwagam, czy możesz chociaż nosić to tak jak należy? Och, ale wygląda na to, że każdy ma trochę inny strój. Każdy z nich został dopasowany do naszego ciała i stylu walki. Testowali prototyp na mnie, ale teraz pasuje jeszcze lepiej. Jest bardzo lekki i wytrzymały. Nawet to te same materiały, których używają w wojsku, a może nawet przy produkcji kombinezonów dla astronautów. Wydaje mi się, że ta opaska ręka też nie jest dla ozdoby. Tutaj mam pewną zerwostkę, przyznaję szczerze. Być może to jest kwestia tego, że już trochę czasu minęło, być może ja byłem trochę zmęczony, kiedy to było mówione, ale czy jest dokładnie powiedziane, kto stoi za tą organizacją, w której jesteśmy? No bo, okej, rozumiem, że sobie zajawkowo zgarniają się osoby, które mają persony, które mają coś więcej, powiedzmy, do powiedzenia w tym temacie, ale no tutaj już dostaliśmy naprawdę przezajebisty sprzęt, no i on z czymś przyszedł. Ciekawe to jest. Ale chyba coś było na samym początku, że są jeszcze jakieś takie oddziały jak nasz? Kurde, nie wiem, czy mi się już nie myli z jakimś rzeczywiście twórcze anime. No nie, z instrukcją zintegrowano pewnie kilka różnych funkcji. Na przykład możesz odczytać z niej swoje parametry życiowe, co jeszcze? Oświetla też powiadomienia o tym, kiedy możesz użyć teurgii. Jak tyle używać? Przepraszam, nie ma tu zbyt wiele informacji na ten temat. Wiem tyle, że aby z niej skorzystać, trzeba włożyć atrycie do sfery przywoływacza. Okej? W takim razie niech to będzie nasz dzisiejszy cel. Tylko wszyscy pamiętajcie, aby zachować czujność. Dobra, Yamagishi. Jak mówiłam wcześniej, będziesz naszym wsparciem. Tym razem dołączę do was w bitwie. Ja też idę. Muszę się upewnić, że jeszcze cokolwiek potrafię. Ja też. W porządku, w takim razie uwzględniając z Bambozla, to będzie nasza drużyna. Nara, Junpei? Ja też chcę iść! Znaczy, nie mogłem doczekać, nie możecie sadzać mnie na ławce rezerwowych. Nie możemy pójść bez Bambozla. Zostaniesz tutaj, będziesz pomagał Yamagishi.
Ile ty możesz to zrobić, Junpei? Jesteś naszą ostatnią linią obrony. Musimy trzymać naszego mistrza w rezerwie. Serio? No tak, stawiasz sprawę, to ja mogę odmówić. Nie martw się, Fuko. Nic mi nie umknie. No dobra. Znowu zaczyna. Fuko, jeżeli zrobi się zbyt niebezpiecznie, po prostu to zostaw. Nie wahaj się dopalnąć, jeżeli będziesz stroił sobie żarty. Dobra, rozumiem. Jak to rozumiesz? Yamagishi, czy możesz zbadać teren i wskazać nam dobre piętro na początek? Okej. W porządku. Wydaje mi się, że jest tu inaczej niż przedtem. Cóż, to nic nowego, nie? Nie w tym sensie. Wieża wydaje się zniekształcona. To pewnie tymczasowa sytuacja. Postaram się znaleźć stabilne piętro na początek. Już teraz jesteś w stanie stwierdzić? Nieźle, Fuko. Być może to dlatego, że ostatnio weszliśmy inaczej niż zwykle. A może to sprawka tych potężnych cieli. Nie mam pojęcia, co się tu wydarzy, nie żebym narzekał. Dobra, ruszajmy. Naprawdę będę mógł wejść tam? Czy to będzie fabularne? O, Bambos, ten nowy miecz wygląda nieźle. Mój, który dostałem, jest naprawdę lekki, wygląda dość łatwo w użyciu. Nie wiem, czy to czekać aż zaczę robarcji. I przewodniczący załatwi nam wszystkim nową broń, tak? Chyba trzeba będzie mu podziękować. Ale prawie nic sam nie wyjaśnił. Czasami nie wiem, czy naprawdę nam, czy bardziej nam pomaga, czy przeszkadza. Wszystkie te rzeczy zostały zrobione specjalnie dla nas. Można to rozpoznać po wygrawerowanym symbolu SPOE. Bambos, jak zawsze dowodzisz, pamiętaj o sprawdzeniu sprzętu, zanim zaczniemy. Zostaliśmy rzeczywiście broni SPOE. Dobra, długi Wakizashi, może... O Jezu, jaki dobry! Ale to jest ten, ale to jest upgrade! Wiecie, patrz, tutaj jeszcze jakieś rzeczy mam. Zmniejsza obrażenia od cięć, plus 10 do PZ-u, zmniejsza obrażenia od elektryczności, zmniejsza obrażenia od mroku, dobra. Rozłupywania. Olczyki dromu, zmniejsza obrażenia od elektryczności. Teraz muszę zobaczyć, kto wyczerpał łuk. Zabawkowy łuk, no jest, ten jest trochę lepszy. Ale ten daje furię, wysoką szansę i ma prawie te same obrażenia i no delikatnie słabszą celność. No myślę, że zostanę przy tym furiowym, chociaż może nie. Rezerwa demu, wielki miecz SPOE. No i tutaj tastet SPOE, ona używa rapieru SPOE i ma go od razu. Dobra, to co jest ciekawe najbardziej, to kto ma jaką statystyki. On ma jaką personę w ogóle, żebym ja dostosował cokolwiek. On ma... statystyki nie. Uderzenie, typ ataku uderzenie, a tutaj typ ataku cięcie? To po prostu? Aha, to jest taki, okej, rozumiem. Persona, o to jest. Okej. Ma leczenie, co ciekawe, ma też elektryczność. Ogólnie elektryczny jest, dobra. I on jest słaby na lód. Dobrze, warto wiedzieć. Ona z kolei ma... słabość na ogień, ale jest bardzo mocno lodowa i ona jest lodową personą, czyli jest lód, jest ogień, czy jest elektryczność, jest też wiatr, tak? Ona jest, ona ma wiatr, zgadza się. Więc nam brakuje tak naprawdę do pełni szczęścia, brakuje nam ognia. Musielibyśmy mieć jakąś fajną ognistą personę, czy możemy, znaczy mamy w sumie Hermesa. Ten Hermes może być dobry, on, chociaż on jest taki bardziej fizyczny, on ma bardziej ile siły, on ma bardzo mało magii. To jest kapłanka Łucja, Pentyzela. Kurde, ale to jest wejście, jak dzisiaj zacząłem Tartarusa. O, co tutaj? Widzę, że wiedziesz satysfakcjonujące życie, pilnujesz nawiązanie więzi, dążysz do samodoskonalenia. To nie tyle rola, co prezent ode mnie dla ciebie, proszę przyjmij go. 15 fragmentów zmierzchu. Nice. Mam coś? Zgłoś się, chciałbym otrzymać bukiet kwiatów. O, tę prośbę chyba już spełniłeś. To jest śliczne, dziękuję za ten piękny prezent, szczerze. Słyszałem, że w języku kwiatów znaczenie bukietu zależy od liczby kwiatów. Czy ten bukiet oznacza hehe, później się zastanowię. I mała kobieca obiecz, dobra. Chcę wyglądać modnie. A to są... są wszystko nowe? O kurde. Przyjdź mi lalki Jack Frosta. Słyszałem, że w twoim świecie istnieją lalki Jack Frost. Potrzebna mi jedna, nie czekaj, trzy takie lalki. Jedną będę kochać, drugą będę chwalić, a trzecią będę emanować miłością. One są z automatu. Przyjdź mi silny lek. Usłyszałem, że w ośrodku edukacyjnym, do którego uczęszczasz, istnieje laboratorium naukowe o nazwie gabinet pielęgniarski. Całymi dniami i nocami są tam przeprowadzane eksperymenty, od naukowych po nadnaturalne, mające na celu poprawę jakości życia ludzi. Jak oprócz zwykłych leków, tworzy się tam potencjalnie trujące specyfiki. Chciałbym, abyś spróbował ponegocjować z władcą gabinetu pielęgniarskiego i przyniósł mi ten
ten silnie działający lek. Jest trzeci stary dokument. Uzyskaj person kamień milowy, 20 fuzji. Służ person co najmniej 23 poziomie. Przyjdź mi Onimaru Kunitsuna. Przyjdź mi trójkątny miecz. Będzie nieco zmienna. Przyrażę cię w formie quizu. Przyjdź mi trójkątny miecz. Podpowiedź pierwotnie służy do pojedynkowania się. Jeśli to dla ciebie zbyt trudne, poproszę o pomoc swoich przyjaciół. Czasem prośba o pomoc najrozsądniejsze rozwiązanie. Chodzi o miecz treningowy jakiś. Taki trójkątny, podejrzewam. Jest taki, w sensie taki drewniany. Chcę wyglądać modnie. Słyszałem, że wszyscy ludzie są zwariowani na punkcie sfery wyglądu. Chciałabym sama sprawdzić elegancko się ubrać. Jeśli nie masz nic przeciwko, czy mógłbyś przynieść mi element odzieży, który będzie do mnie pasować? Wiem, że istnieje miejsce, w którym ludzie gromadzą się, aby przybywać w towarzystwie. Nie możesz się doczekać. Okej, i to mamy do 5-7. Miecz i te wyglądają modnie. Czyli mamy miesiąc na to. Mam nadzieję, że poradnik o tym pamięta. Nieważne. Dobra. Trochę bym coś poficzył. Zostawiając te persony, które mi są potrzebne, ale jednocześnie uderzając w jakieś nowe, teraz się spróbuję znowu sfarmić. Witwy i wersji miotnym. Dobra, stal personki. Fuzja. Dobra, ogólnie siła jest potrzebna, eremita jest potrzebna, sprawiedliwość jest potrzebna, wisielec jest potrzebny, kapłan jest potrzebny, cesarz jest potrzebny, rydwan jest potrzebny, kuglarza teoretycznie nie a nie, kuglarz też jest potrzebny. Wszystko mi jest potrzebne. No ale co z tym, jak wszystko mi jest potrzebne, jak ja potrzebuję również... Jak ja potrzebuję również... Co to jest? Sprawdzić eremita siła? Mówię, coś nie miał ornia przypadkiem? O, tutaj. Inugami. Czekaj, ale coś miało u mnie 18... co? Co ja patrzyłem, że co miało 18 level? A fuzje specjalne gdzie mamy? Mam fortunę. O, możemy... Właściwie zrobić fortunę, a... Limit posiadanych parcy. A co, jak ona wygląda? To jest taka, ładna. Blady jeździec. Lauros. Agilao. No, ale to wiadomo, 33 level. Wyszukiwanie fuzji. Jaszczun. Mokoi. To inny Mokoi. Neko. Oberon. Ja te Oberona miałem zrobić do questa swoją drogą. Mógłbym zrobić z Valkyrią i połączyć, ale będę musiał i tak potem. O, Jack Lantern. O, to jest dla mnie idealna persona na ten moment, bo ma dużo ornia. Kijak, który oszukał diabła, przez to ten nie zabrał go do piekła. Gdy odmówiono mu wstępu do nieba, musiał obłączać się po ziemi, mając ze światu jedynie dorastający żar. Bardzo bym chciał tą personę, szczerze powiedziawszy. Albo z Valkyrii Forneusa, albo z Onmuraki i Archanioła, albo z Archanioła i Chimery. Może z Valkyrii Forneusa, bo Valkyria to moja główna persona, to może coś ciekawego się przyniesie. To jest kuglarz, tak? A nie mogę z tego drugiego kuglarza to zrobić? Nie mogę. No trudno, potem dostosujemy przed wyjściem, muszę tylko o tym pamiętać. Dobra, co mogę dać? Może być... AOE takie. Zwiększą link przed cięciami i automatyczna subkraja. Jest! Jestem Jack Lantern, ho! Oświetlać drogę, hi, ho! Zajebiście. Czegoś do ciebie potrzebowaliśmy, moim zdaniem. Czekajcie, muszę jedną rzecz sprawdzić szybko, bo coś mi się tutaj wysiło, teraz zauważyłem. Okej, okay, mam pewien problem, poczekajcie. To sobie będę musiał ogarnąć, może tak to zrobię. Jedną rzecz na boczku sobie zrobię. Mam nadzieję, że mi wybaczycie takie sprawdzanie, ale coś mi się teraz rzuciło w oczy i chciałbym to możliwie jak najszybciej naprawić. Okej, okay, od razu przez to, że kuglarza mieliśmy trochę, dostaliśmy premię do furii. Obtained an item from a personal conception. O! Jackie, nie wiem za bardzo co chodzi z tymi itemami, gdzieś mi pewnie o tym pisaliście. Ale jeszcze to nie ogarniałem, jak już się tak mocno przyznaję. Eremita jak się robi. Okej. Okay. Nie ma co tutaj kombinować. Ja myślę, że można było pofuzjować ewentualnie persony. Dlaczego? Ponieważ i tak będziemy teraz zdobywać kolejne i tak będziemy je dalej fuzjować, tak zaraz byśmy musieli wyrzucać. Także pofuzujmy sobie cokolwiek. Możemy zrobić sobie, czekajcie, Chimera, Diabły, Omoikane, Eremita. Ach, to z tym. Szkoda. A i możemy zrobić tą drugą, Valkyrię siłową. A. Może być Zio, może być nieświeży oddech.
Nie, może przymotnięcie? No i dia. It appears it will receive a... Well, well, well. Jest i ona. Wiecie? Nie wiem, czy mi się tutaj wszystko włączyło, co trzeba. Sekundka. Odłożył. O, dobra, superancko. Jestem Valkyria, bla, bla, bla. Już ją mieliśmy oczywiście. Pomieszajmy to trochę, będziemy mieli trochę miejsca, przy okazji... Może potestujemy jakieś persony. Automatyczna subkraja. Dobra, i teraz tak. Możemy jeszcze Jacka Frosta pomieszać, powiedzmy, z... Albo nie, inaczej. Sprawiedliwość mógłbym z... Gwiazdą? Nekroshogun? Ale śmieszny! Dobra, dajmy tą kołchę, dajmy... No dajmy automatyczne superkraje i dajmy sobie może pojedynczy strzał. Tutaj nie mam niestety żadnej innej. Mamy to. Jestem Nekroshogun. Będę twoją futrzaną awangardą i poprowadzę cię do zwycięstwa, miał? Lilka trochę, taka ciemniejsza, taka Arusia patrząc po pysiu, o. To ma nawet całkiem sporo sensu, czekajcie. O, to... O nie, co ja tutaj naklikałem? Gdzie? Bo... Strasznie sobie tutaj... Mówię, bez steropada jak bez ręki się trochę czuję, ale co zrobisz? No dzisiaj po prostu była awaria tego... sprzętowa teropada. Dobra, teraz Jacka Frosta jeszcze dajmy sobie z Mokojem. Ale śmieszny, jakiś taki... taki zgniły jakiś... zombiak. Przemienie... no dajmy mu... A... chwileczkę? Nie, bym wolał buffu. Bo diabła jeszcze nie miałem. Dobra. Oj, mogę przeczytać. Dobra, nic teraz cudnego. No i jeszcze możemy na koniec zobaczyć on Moraki z kimś. Rakasze może zrobić z siłowych rzeczy. Tej Legiona teoretycznie, ale nie ma sensu to. Dobra, dajmy tego Rakszasę. Pięcie próżni to jest taki mocno pod siłę persona. A dajmy jeszcze soniczne uderzenie. Dajmy grzmotnięcie i dajmy... ...ta rundę. Jest i on. Jestem Rakshasa. Niech ci, którzy staną przeciwko tobie, zostaną porażeni strachem i rozpaczą. A ty ma taki rożer taki wystający. Boże święty. Może ulec zmianie, może się temu przyjrzysz. A zobaczmy, zaakceptuj zmianę. Cięcie próżni może się zmienić na... Cięcie neuronowe, o, to chyba dobrze. Triggered a skill change during fusion. Dostałem achievementa. No i patrzcie, mamy dużo miejsca, mamy trzy fajne persony. Potem trzeba nie tylko to kupić, ale teraz... Tak pieniężnie wlecę w te piętra. Pytanie tylko, czy inne piętra, jak nie, to po prostu dzisiaj ten odcinek farmimy do końca, a w kolejnym już wracamy na powierzchnię. A jak będę miał kolejne piętra, no to spoko. To spróbujemy pójść dalej. Dobra, jest Yuka, jest... No, według mnie teamwork mam idealny. Teraz pytanie tylko, co dalej? Czy możemy iść gotowi? W końcu. Próbuję cię doprowadzić do najstabilniejsze piętro. Nie mogę iść z tobą, ale postaram się jak najlepiej wspierać cię stąd. A, czyli mamy jakieś... istnięte piętro, może to będzie... Okej, to jest... Aqua, w sensie ten drugi blok. Chyba jesteśmy na miejscu. Yamagishi, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Widzisz gdzieś jakieś cienie? Wygląda to, że w pobliżu jest jeden. Bądźcie ostrożni. Dobra, w takim razie pójdziemy tam i spróbujmy coś wyczuć, Bambos. Okej. Pokonaj cienie na tym piętrze. Dobra, którym się tutaj klika? Bo ja tego nie wiem. Okej, prawym i shiftem się biega. No dobra, całkiem wygodnie. Gorzej z obrotami. Czekajcie, może czułeś myszy sobie trochę zwiększę. Tap. System. Konfiguracja. Nie tutaj. Nie, systemowe gry. O, czułeś myszy. Na fulla. Daj to na full, synek. O, dużo lepiej. Już Arqua. O, ale się nafarmimy, pieniężne farmiąc. O! Wziąć się od cienia, przygotujcie się do walki. Zrozumiano, jestem zawsze w gotowości. Dowódco, jesteś gotowy?
Pewnie, że jestem. Jeszcze trzy cienie trzeba pokonać na tym piętrze. Baga! Dobra, asysta to jest to, co myślę? Tak, ma buffu. Dobra, a tutaj? Asysta? A, on jest słaby. Ale możemy, czekajcie, bo ten po prostu... A co jest S? Analiza? Opuszcza... O, to jest wpisane jakieś przedmioty, opuszcza. Ametyst, turkus, fioletowe, zielone talerze. Pełna analiza jest za... Aha, bo to jest za te punkty. Ale czy działa te pełne... Nie mogę tej pełnej analizy zrobić, dobra. Mastra prężności ametyst, garu, garula i zionga. A, bo ona się jeszcze nadal przygotowuje, dobra. Na pewno jest... słabość na lód, a to jej cholera wie na co. Dobra, spróbujmy obszarowy lód zwalnąć. Czekajcie, muszę jeszcze jedną rzecz szybko zobaczyć. Zostawiam tylko jedna rzecz, bo mieliśmy taką opcję, ale to chyba dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli... kolejną turę i kiedy zrobimy specjalny atar, to możemy robić... Jestem ciekaw po prostu, jak to wszystko się robi na komputerku, bo obawiam się, że mogą być z tym jakieś delikatne problemy. Tak po prostu podejrzewam. Ale zaraz zobaczymy, ja tylko jedną rzecz tutaj sobie szybko przypomnę. I tak chyba powinno być dobrze. Na razie wszystko się dobrze odrywa. Czuję się dziwnie, nagrywając w ten sposób personę, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, persona ma buffu. Kochanie, jest druga wyprawa, więc trzeba walić. Nie straciła jeszcze? Teru czegoś? Słabość! Naprzód. Nasz pierwszy all-out attack. We czwórkę. On ma fajne kastety, Aki. Bardzo mi się to podoba. O, nie dobiliśmy niestety. Dobra, atak zwykły. Myślę, że nie ma co tutaj kombinować. Zasowania raczej nie będzie. 18 level Yuka. Wygląda to, że wszystko poszło dobrze. Fuka, oj. Fuka, byłaś wspaniała, dobra robota. Dziękuję, Yukari. Wciąż wytrzymałam w pobliżu wrogów. Miej oczy wokół głowy, jeśli zdecydujesz się ich zaatakować. Chyba nie na farmie. O, na pewno ich zaatakujemy. Coś czuję, że nie na farmie. Coś czuję, że mnie zabiorą z tego Tartarusa, jak oczyszczę to, co mam do oczyszczenia. Tabaka duszy. Zaraz sobie snufniemy. Jeszcze dwa zostały tutaj cienie. Piętro nie wiadomo jakie. To rzeczywiście nawet tak pokazuje. Teraz jeszcze na Arkła. No dobra, parę groszy chociaż zrobimy. Na Mister Menu będzie. Grupa Arkła. Dobra, spoko. Nie będzie przewagi niestety chyba. Nope. Dobra, asysta szybciej, taktyka, analiza. A to jest na elektryczność podatny? Tak. No to co, zróbmy to tak. To ona na razie bije, nie wiem, który ona ma level, nie zwróciłem tak uwagi dokładnie. Jestem ciekaw, jak person będzie Aki używał. Chcę zobaczyć, jak on tą animację robi. Zmiana. On będzie w ogóle strzelał? Tak. Tak, że to mnie nie dobijemy raczej. No co? Dobijemy. I pyk. Krytyk? Ale cipa. Kombinezon bojowy najwyraźniej się sprawdza, ale co z tą całą teurgią? Yamagishi, udało ci się coś ustalić? Przykro mi, ale sprawa jest nadal niejasna. Odbieramy coś jednak podczas bitwy. Bez presji, po prostu kontynuuj obserwację. Jest to tylko jeden dzień, dacie radę. Jeden dzień? Boże święty! A, cień! Spanikowałem, przepraszam. Sutra przebijania. Chodź, coś tu było?
Kamień życia bym ominął, kurde, ja bym sobie w oczy spojrzał jutro. Albo za chwilę, jak będę ćwiczył robił albo coś. Ale mam ochotę w Tartarusie teraz spędzić z 15 ludzi, nie, takich sportowych. I tak się sfarmić, że jak wyjdę, to na karocy złotej wyjadę z do Tartarusa. Taką mam ochotę. Zanim pójdę na niego, to pójdę gdzieś tutaj, bo tam będzie pewnie koniec podziemia. Coś tak czuję, że się wcale nie farmię. A nie, no mam teoretycznie... Na tym piętrze wciąż są cienie, pokonajcie je zanim przejdziecie dalej. Pokonajcie je zanim przejdziecie dalej, już tylko pierwszy dzień tu jest i już się tak rządzi. Tak, ale wyzbieram co się da. Luminarz Arqua, o jest jeszcze itemek. Tajnos Patra. Ale by było super w tym podejściu jeszcze sobie sfarmić. To bym się przynajmniej o kasę. Zepsułem social link, to może przynajmniej kasę nie o dużo. Czy zepsułem to za duże słowo, nie? Bum! O Jezu, nie spodziewałeś tego ataku. Analiza mnie interesuje bardziej. On jest też na... One są wszystkie... Ojej! One są wszystkie na to? Dobra, ma buffów, palimy. Boom! Rapid. Just 15 level beat przy okazji, bardzo dobrze. Nie wykrywam żadnych cieni, pokonaliśmy wszystkie na tym piętrze. Wszystko do mnie wraca, najlepiej będzie, jak będę walczyć dalej. No to działajmy! O, to już znaleziony, prawda? To co, idziemy? Tak. Czyli... mogę iść dalej? A to pewnie boss będzie jakiś albo coś. Zaraz! Poczułam coś na piętrze nad nami. Coś dziwnego. Czy to nie jest jakiś potężny cień? Nie, to jest... to jest podobne do tego zakłócenia, które poczułam wcześniej. Rozumiem. Bambos, poruszajmy się ostrożnie i ocenimy sytuację, gdy wyjdziemy na górę. Wybaczcie, tak ciągnął się z nosa, ale tak mówiłem, kot przeszedł i po prostu ledwo chodzę już. Tak mnie kłaki. He? Co? Czemu wszędzie jest ciemno? Gdzie wszyscy się podzieli? Ej, ona mówi do nas jak ta, jak fuka. Jesteśmy tu sami. Proszę, zachowajcie spokój. Wygląda to, że każdy z was został wysłany w inne miejsca na tym piętrze. I przymusowo nas rozdzielili. W tym roku czai się niebezpieczeństwo. Musimy jak najszybciej się odszukać. Yamagishi, pokierujesz nas? A czemu teraz? Bro, gdzie mam iść, jeśli chcę? Yukari, uważaj! Ha? Oj? Amos, jesteś tu? O kurde, zwane... O kurde, zamek! Przeklęte zamki! Halo? Amos! On jest znowu! Halo? Zawsze próbujemy jak... Może ona się przebudzi albo coś? Przez to obrywa. Ale kompilacja. Co ja w ogóle robię? Yukari? Fuko, potrzebuję twojego wsparcia. Powstrzymam to coś, póki reszta tu nie dotrze. Oj. Ale krytyk będzie. Media? Ona sama gra. Ja tu jestem tylko gościem. Jak to... Yukari, włóż kartridże od swojego przywoływacza. Wiem. Oho. Znaczy właściwy moment. Gdy emocje w walce się zenitu, ty lub członkowie twojej drużyny możecie aktywować teurgię. Teurgię możesz aktywować w swojej turze, gdy twój miernik teurgii jest na maksymalnym poziomie. W odróżnieniu od zwykłych umiejętności korzystanie z teurgii nie zużywa PZ ani PE. 10 tabar to teurgię. Pamiętaj, że możesz to zrobić tylko wtedy, gdy jesteś pod wpływem efektu statusu. Strzała cyklonu. Zadaje poważne obrażenia od wiatru jednemu wrogowi, ignorując odporność. Osobowość. Po uleczeniu kogoś wzmacnia się wola zapobiegania śmierci. Ale finisher! Z
Coś było takiego w czwórce chyba, co? Coś mi się kojarzy. Znaczy, nie nazywało się Teurci? Pomoc, wszystko w porządku? Przepraszam, to wszystko moja wina. Dobrze wiedzieć, czy jesteś cała. Co to było? Naprawdę nie wiem, moje ciało po prostu przejęło kontrolę. Takeba, Bambos. Chyba oboje jesteście cali. Przepraszam, że wszyscy musieliście się o mnie zamartwiać. Nic się nie stało. Dobrze poradziłeś sobie w nieoczekiwanej sytuacji. Myślę, że powinniśmy zacząć jeszcze raz. Wracajmy do wejścia. Dobrze, on poszło, drużyno. Przepraszam, powinnam lepiej was nawigować. Nie ma problemu. Bardzo dobrze ci poszło na pierwszy raz. Zgadzam się, jestem przekonana, że to właśnie ty powinnaś być naszym wsparciem. Właśnie, bardzo dziękuję, Fuko. Nic nie zrobiłam, to wszystko twoja zasługa, Yukari. Fororo, ten atar specjalny był świetny, Yuka! Jak to zrobiłaś? Jak? Bardzo mocno się skoncentrowałam i pomyślałam sobie, że muszę dać z siebie wszystko. Gdy tak sobie myślałam, poczułam, że coś we mnie wzbiera. Przewodniczący faktycznie mówił, że Tatrycz synchronizuje się z naszymi emocjami. Racja, chociaż wciąż nie jestem do końca pewna, jak to działa. Tyle co rozumiem, zareagował na silne emocje Yukari. I ta broń daje użytkownikowi moc wykraczającą poza jego ograniczenia, gdy emocje biorą nad nim górę. Trochę niezdrowe, wydaje się być, ale... Naprawdę nie rozumiem. Czyli po prostu, jeżeli jesteśmy mega nakręceni, możemy strzelić, tak? A dzięki tobie, Boże, jak on to... Zostawiłem się nad tym, jak on to powiedział, to trochę źle zabrzmiało. A dzięki tobie, Yukari, mamy niezłe pojęcie o tym, jak to działa. A teraz będę pewnie w stanie powiedzieć, kiedy któryś z was może użyć tego ataku. To wszystko dzięki Yukari. Poliszmy dupkę raz, trochę. To nie moja zasługa. Miałem po prostu szczęście. Nie wiem dużo więcej niż reszta. Później dowiem się więcej na temat tego, jak działa ta synchronizacja z emocjami. Każdy z nas odczuwa inne emocje. Nie mówcie, że wychodzimy z Tartarusa. Krycie walki, więc moment, w którym może jej użyć, też będzie odmienny. Też chciałbym ją przetestować, ale powinniśmy skończyć na dzisiaj. Nie! Nie możemy przemęczyć Bambozla. Nie jestem zmęczony. A poza tym mamy jeszcze czas do następnej pełni. Nie! Martwi mnie jednak ta zmiana pięter. A co jeśli coś takiego znowu się wydarzy? Tak, jeżeli wie, że coś się zmieniło, od tej pory będziemy musieli być jeszcze ostrożniejsi. W każdym razie, mimo pewnych problemów, dużo się dziś nauczyliśmy. Nie tylko udało nam się przetestować nowy skład, drużyny i sprzęt, lecz także przekonaliśmy się, że w zdumiewającym tempie stajemy się coraz lepsi. O, Kirito już mi tak nie jest, Łódź. Wystarczy zostawić sprawy Junpei'owi, czyli przyszłemu mistrzowi. Może to nie ja powinnam o tym wspominać, ale ci dosłownie nic nie zrobiłeś. Apply the cold something on the bird area. Zamilkł. Wszyscy sprzymierzeńcy mogą teraz przeczytać z teurgii. Myślałem, że wychodzimy. Myślałem, że się na farmie jak posrane. Ale mamy 14, wracamy do życia. Zanim pójdziemy jeszcze raz do Tartarusu. Halo, mówi Elizabeth. O! Dzwonię w sprawie niedawnej zmiany w Tartarusie. Wygląda na to, że otworzyła się zablokowana dotąd ścieżka. Uznałem, że warto ci o tym poinformować. Życzę ci bezpiecznej podróży. Niestety, według poradnika jeszcze chyba trochę tutaj posiedzimy. Nie wiem, czy mam mówić, kiedy tam się wybierzemy. Myślę, że to nie jest takie super ważne. Ty, a ja wszystkie persony przekułem. Przyściuteńkie. O, moment, że mi kasy starczy. Ale nie... O Jezu, to będzie problem. Muszę chyba wczytać. Chyba muszę wczytać. Bo mi zabraknie. Znaczy, powiem tak, będę robił... zaraz zobaczcie, co Tartarusy zostało rzeczywiście. Raz, jedna inna persona, druga inna persona. Trzecia inna persona. Tutaj nie E. Czwarta inna persona. To już było. Wydaje mi się, że tylko cztery różne persony będą mi potrzebne. Słuchajcie, piąta różna persona. Chyba pięć różnych person będzie mi potrzebnych i dopiero do Tartarusa. No, jeżeli budżetowo wytrzymam to, co teraz mnie tutaj czeka, przez moją własną... Znaczy, głupotę. No, słuchajcie, weszliśmy sobie do...
Weszliśmy sobie do Tartarusa. Myślałem, że będę mógł chociaż troszeczkę tam pofarmić, a nie, że takie ograniczone mi tutaj dadzą warunki. No ja jestem osobiście oburzony i według mnie takie rzeczy powinno się karać jakąś karą więzienia. To, co teraz devowie tutaj sobie zadziałali, ale cóż. No, chyba będziemy musieli sobie jakoś z tym dać radę. Tak się, no trochę zawód, bo no trochę inaczej bym to widział. No ale cóż, chyba będziemy musieli sobie dać radę. Na 5 person na takich niskich levelach pójdzie gdzieś pewnie z 15 koła. Aż tyle naprzód nie miałem, jak pamiętacie. Mam kilka nowych wiadomości. Jesteś wolny, Kazushi Miyamoto. Słuchaj, Miyamoto. Który mamy dzień w ogóle? Mamy 14.06, czyliż. No, jeszcze trochę musimy wytrzymać na tej klasie. Czyli mamy tak, będziemy spędzać czas z Eremitą, czyli z Mają prawdopodobnie, bo to jest niedziela, to by nawet pasowało. Ja muszę pójść po personę, Eremitę. Eremitę, weźmy od razu... Aj, mamy dziś wolne, już prawie czas na tyle zakupy. Zrobię zapis mimo wszystko. No nie ma co tutaj kombinować, musiałbym całość powtarzać. Myślę, że z czasu się jakoś wyrobię, mamy dużo rzeczy na sprzedaż ewentualną. Chociażby stare rzeczy, więc myślę, że będzie spoko. Teraz tak, mapa. Przejdźmy się do... Centrum Handlowego Palownia. Dzisiaj jest też dzień zakupów, pamiętajcie. Jak lubicie te zakupy i macie więcej czasu niż ja, to możecie sobie coś pobawić. O! Pan księżyc tutaj jest. Możemy tutaj zajść szybko. Mamy tutaj co nieco na sprzedaż, dosłownie z tysiaka może. Dobrze, potrzeba wam czegoś? Tak, sprzedaj przedmioty. Oj, klejnot Arkla 1700 dziś wypadł. Ej, 3 koła. Okej, okay, nie jest najgorzej. To sprzedajemy. To może zostawić, bo to i tak mało jest warte. No ewentualnie mamy te dwie rzeczy do sprzedania, jakbyśmy bardzo chcieli jeszcze około 3000 robić. No tutaj mamy kupę kasy schowaną. Tutaj 2000, tutaj 1600 razy 1. Tutaj 4000 razy 1. 2500 razy 2. Tutaj jest kupa kasy, jakoś damy radę. A przy kolejnym mam nadzieję, że 4-osobową drużyną tyle na farmie, że no, normalnie wylecę jak cholera po prostu, tak powiem. Tutaj trwają te wszystkie prośby. Mam nadzieję, że mi ten poradnik będzie mówił, co kiedy zrobić, bo na przykład wiem, że tutaj trzeba będzie chyba parę razy zagrać. A czekajcie, już na przykład teraz zagrać? Na tym automacie? Z ciekawości czystej, jeszcze zanim pójdę do Velveta? Bo to jest to. Czy coś płaci? No, może spróbować. Raz, aż zdobędę Rodę. Zapiszę, jakby się okazało, że mi spompuje z 20 tysięcy, to wolałbym to nie robić jednak, nie? Hardonesia jeszcze jest jako persona, to druga. Ciekawe, ile mi zabierze kasy. 4. Chyba za dużo kasy mamy, że tak sobie myślę. A! Mogę od razu zafarmić 3 razy? No zobaczmy, jak mi zabierze w którymś razem jakoś więcej, to... To się 200 zebrało. I 2 koła już na to poszło. Mam nadzieję, że to nie jest coś mniej opłacalna opcja niż ta druga. Czterysta, teraz szybko poszło. Dobra, nie jest chyba najgorzej. 2400 poszło nam za te 3, a mam questa zrobionego. Przy okazji, może coś fajnego dostaniemy. To fizyczna manifestacja Jacka Frost. Tak, nie mam odpowiedzi, to lalka Jacka Frost. Lubię Jacka Frosta, mogę dotknąć? Retem, mięciusieńkie. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, o co poprosić w związku z Jackiem Frostem. Zastanawiałam się, czy nie poprosić, byś pomógł mu osiągnąć poziom 99. Ale cieszę się, że wybrałam to rozwiązanie, dzięki mam uroczą laleczkę. Niemniej chciałabym pewnego dnia zacząć Jacka Frosta w pełnej trasie. Może zobaczmy Jacka Frosta w pełnej trasie, jak mi postawisz jeszcze z 2 piwa. Proszę, przyjmij to w narodę. 3 fermy zmierzchu, okej, całkiem fair wymiana. Całkiem fair wymiana. Nie wiem, co jeszcze tutaj mogę zrobić. Silny lecz, by może móc zrobić, ale to jeszcze nakupujemy, jak będziemy mieli więcej czasu. To są... Nie śpieszy się. Wydaje mi się. Tylko ten trójkątny miecz trzeba będzie ten drugi zobaczyć. Musimy zobaczyć, jak to się robi. Zaraz zobaczyć, co to są za... Te, tylko muszę pokupować teraz personę odpowiednio.
Nową moc, chyba nazywała się Teurgia, teraz gdy stałeś się jeszcze silniejszy, ze swoimi licznymi personami powinieneś móc walczyć skutecznie z większą racją. W miarę zdobywania kolejnych person do kompendium, otworzysz swój umysł na nowe strategie walki. Jak na razie wydaje się, że władasz swoją nową mocą całkiem skutecznie. To? Bracie Żar, zadają średnie obrażenia, wszechmocy wszystkim wrogom, wysoka szansa powalenie. What? Klęcie fuzji to specjalna teurgia, bo dostępna wyłącznie dla protagonisty poprzez stworzenie konkretnych person w wyniku fuzji. Klęcie fuzji można otrzymać poprzez rejestrację konkretnych person w kompendium. Okej. Okay. Stal persony. Dobra, i teraz tak. Czego potrzebuję? Let's think about it. Potrzebuję na pewno Eremity. Najtańszą bierzemy, jak ją mamy, czyli ona ma... O Jezus, trzy koła najtańszy. Dobra. Potrzebuję na pewno najbliższe dni Emperora, czyli kapłana. Cesarza, oj, cesarza, kolejne trzy koła. Boli. To jeszcze nie koniec, mój drogi, niestety. Temperance potrzebuję na wszelki wypadek, czyli powściągliwości. Nie mam żadnej powściągliwości. Nie pierdykaj mi nawet tutaj. Nie, rejestracja. A jakie jest najniższa powściągliwość ciekawości? 12? Are you fucking kidding me? O nie, będę musiał zobaczyć, jak to wymieszać. Muszę odpalić sobie szybko kalkulator i zobaczyć, jak się domiesza. Niestety. Słuchajcie, gdzieś miałem dzisiaj akurat coś mieszałem. Patrzymy, jak się coś miesza. Znaczy, nie jest aż tak źle, ale... Słuchajcie, gdzie to było? O, tutaj, list of personas. Najtańszy Temperance to jest, prawda? To jest Nidimitama. Miesza się przy pomocy Orfeusa i Forneusa. I będę musiał... O Jezus, jeszcze więcej wydać, rozumiecie? Dobra, czekajcie. O Boże. Orfeusz jest stosunkowo tani. Jezu, jak topnieją fundusze. Jezu, Halina, mam zawał. Forneusa biorę. A, już mam. No tak, głupiutki jestem, przepraszam. To jest to. What fucking ever? Jestem Nikim Magmitama, a spokój jest prawdziwym strażnikiem ładu. Pójdę ze sobą w poszukiwaniu prawdy. Pokoju? Jezu, że nie przeczytałem dokładnie. Dobra, zwiększyła twoją moc. Magaru dostaliśmy od razu. Teraz tak, przyzywamy jeszcze jednego cesarza. Forneusa. Dobra, mamy te trzy. Fortuna będziemy mieli. No sorry, że tak wam trochę spoileruję, jak będziemy mieli eventy, ale no mam nadzieję, że mi wybaczycie. Uwierzcie, że ja tutaj przeżywam istne katusze. Przez to, co się stało, no. Istne katusze przeżywam. Bo, no kurde, chciał człowiek raz w życiu być mądry, prawda? No a jaki wyszedł? Roje, możecie głośno przed monitorem powiedzieć, jaki wyszedł. No nie mądry, no. Możesz użyć właśnie tego słowa. Potrzebuję kudlarza jednego. Nekomata, to jest najtańszy. Mam kudlarza, prawda? Jestem finished. Mam kudlarza, przecież jestem... Mam Jack-o-lantarna. Yes, I am. Tak, wczytuję. Przed tym... A, tylko, że te, zapisałam ostatnio przed tym, prawda? A, przed swoją głupotą, ha? Tak. No nic, zrobię to, bo szkoda mi kasy. Wiem, że to tylko tysiak, ale szkoda mi tej kasy. Szkoda mi kasy, co wam mogę powiedzieć. Szkoda mi jej. Tylko, że teraz muszę jeszcze raz... Chyba, że na razie zostawię te jacki, co?
To jest dosyć proste. Zrobimy to gdzie indziej. Muszę tylko pamiętać o tym, to nie ma limitu czasowego, prawda? A, zacznijmy te dwie prośby od razu, jak już tu jestem. Dobra, 2729. Zobaczmy. Mam gdzieś tutaj prośby tej paniusi. 2729. Okej, okay, no tak, 27. Musimy pogadać z Mitsurą. A 29 musimy pogadać. Musimy pogadać i sfarmić jakieś bardzo drogie. Czyli jakieś rzeczy z jakiegoś potworka w Arkwa bloku. Musimy nafarmić czarnego kwarcu. Mamy czarny kwarc z ciekawości? I potem pójść do NPC-a danego. Już tylko zobaczyć, czy to mamy. Jak to się patrzy na tym. Czarny kwarc. To nie wiem, czy to będzie w tej zakładce. Nie wiem, czy to nie tutaj by był czarny kwarc. Chyba... A może tutaj? Wydaje mi się, że tego nie mam. Więc będę musiał jeszcze sfarmić. Być może to jest w późniejszym etapie. Ale no nie mam na to tak dużo czasu. Jak będę na pewno w tym, to będę musiał to sfarmić. I potem i tak będę musiał jeszcze zapłacić po tym sfarmieniu, rozumiecie? Jak to jest zdzierstwo przeklęte. Raz jeszcze, tylko bez kuglarza. Dobra, spokojnie, spokojnie. Elizabeth, hold your horses. Dobra, po kolei. Tak, Orfeusz. Łączymy go od razu z Forneusem zaraz. Robię to szybko, więc zaraz pewnie znowu się pomylę, znając moje życie. Dobra, powściągliwość. On sobie nawet wygląda trochę jak Bibi, co? Taki ma uśmiech jak Bibi. Dobra, siema, ponownie. Mam gwiazdę, mam siłę, trzeba o tym pamiętać. Powściągliwość, dobra. Teraz tak, przyzwanie. Przyzywamy sobie na pewno... kuglarza, bo nie mamy, nie no, żartuję. Cesarza przyzywamy, bo on jest bardzo nam potrzebny. Potrzebne nam też jest również... co tam jeszcze było? Emperens jest, emperor... Hermit, eremita. Dobra. Eremita, emperor jest, emperens jest. Fortune będzie pierwsza randa, tylko magician jest. Emperens jest. Mhm. Sprawiedliwość mi jest jeszcze potrzebna. Halo, czy sprawiedliwość tutaj? Anioł. Dobra. Dobra, wszystko. Dobra. No to co, mamy dzisiaj którego? 14. Dobrze, idziemy z Eremitą się zaraz spotkać. Wyjdź. Dzięki, zdziercy. Ja tutaj tutaj świata, wy jeszcze do mnie kasujecie tyle jenów. Na co wam one, żeby wydawać w tym niebieskim padole? Dobra, haha, zapisujemy. Nie tak, tylko tak. Mapa miasta. I wracamy do internatu. Czyli co? A dobrze, do internatu. Pomieszało. Mapa. Cześć, co to do nas tutaj wypisuje tutaj? O, nowe Dungeon Mai. No to dobrze. No rozwalam dzisiaj jakieś demony XD. Okej. Okay. I teraz, jeszcze raz. Mam wrażenie, że możemy... Dobra, personalnie wziąć Eremita. Słuchajcie, bo ja już wiem, że to jest głupie, ale ja dostaję już... dosłownej padaki. Sprawdzę, persona Eremita, jest. Dobra. Prancko. I
Podczas tego wyboru musimy wybrać opcję tą, dobra. Jestem w jaskini Shinaga. O, nie sprawdziłem zakupów, ale i tak bym ich nie kupił. Widzę Maję. Poszłam wczoraj na siłownię, żeby poćwiczyć. Mam straszne zakwasy, ale powera też. Odrobina endorfin leczy wszystko, prawda? Ors strasznie boli. Właściwie poszłam, bo byłam wkurzona na tego drania. Czuję się sprawdzić od rania? Tutaj pytam o jakie od rania właśnie. Sorka, pluję dzisiaj jadem. Maja wydaje się zawstydzona. Chodziło mi o to, że dobija mnie ten typ. Pamiętasz tego pana E, kutafona? Zrobiła mały błąd w papierach i teraz siedzi mi na dupie. Powinnaś uczyć poprawnej gramatyki, mówił. Zamknij łeb, staruchu. Ma się zauczonego, bo jest nauczycielem klasycznej literatury do jasnej ciasnej. Czy on nie wie, kim jestem? Jestem Maja, stary trupie. XD. Jeżeli pan E też zacznie tu grać, to dam mu ignora. XD. Zacznij możesz z nim rozmawiać. Okry? Hihi. Maja mi się zwierza. Mam wrażenie, że jesteśmy sobie coraz bliżsi. Boże. Hejtująca uczycielka, grająca w grę MMO i pisząca takim mega młodzieżowym językiem. Najpiękniejszy social. Pan E najpewniej nie ma w domu komputera. On chyba używa liczydła, przecież to klasyka XD, Rolf Copter. Uff, już mi lepiej, może trochę pójdę wziąć prysznic, rumieni się. Nie martw się, nie pozwolę, żeby ten dziad mnie dołował, Tatsuya. Zatrzymaj, wylogował się. Piękne. Dzień zamienia się w wieczór, a my ruszamy na łowy, o! O, jaka sukieneczka! Powtórzę tylko, że od teraz będę zastępować Kiricho w roli nawigatora. Nawigator. Daj znać, jeśli będziesz chciał iść do Tartarusa. Zrobię co w mojej mocy. Dobra. Pogadajmy tutaj z ekipą. Po raz pierwszy z Fuką. Może w czymś pomóc? Ach, bo ona teraz będzie tacie dawała nam rzeczy. Mieszkanie w internacie jest całkiem ekscytujące, nie? Prowadzenie się do nowego pokoju ze wszystkimi swoimi rzeczami to przyjemna odmiana. Uporządkowanie wszystkiego trochę mi jeden zajmie, ale tak naprawdę się cieszę, że będę tu mieszkać z wami wszystkimi. Yamagishi ma niezwykłe umiejętności w zakresie technologii. W dodatku jest bardzo serdeczna i zawsze bierze pod uwagę uczucia innych. Jej imię idealnie do niej pasuje. Fu oznacza wiatr, a Ka oznacza kwiat. Jak delikatny kwiat kołyszący się na wie... zbaczę z tematu. O to co? O ten miecz będzie mogli zapytać. O co chodzi? Jak się zastanowi, to Elizabeth prosiła mnie o konkretny przedmiot. Szukasz trójkątnego miecza? To jest rzadka? Nie wiem o co chodzi. Trójkątny przedmiot używany do pojedynków. Mówisz może o szpadzie do szermierki. No i trójkątny miecz, ale w przykroju przypomina trójkąt. Przyniosę swoją. Proszę, zamierzasz uprawiać szermierkę? Jeśli tak, może ci w wolnej chwili nauczyć tego i owego. Kara pana Ekody? Są w życiu rzeczy, o których nie chcę wiedzieć. Właśnie jedna z nich. Oj. Kliknęło się samo, czekajcie, zobaczę na pewno, czy to wszystko, tego drugiego na pewno nie zdobędziemy teraz, chociaż mamy czas do 5 lipca bodajże, więc trzeba gdzieś tam z tyłu głowy mieć to na uwadze, bo jak zaśpię tutaj, to będę miał requesta nieskończonego i nie wiem, czy to wtedy mi nie wyłącza możliwości zrobienia wszystkich, bo tak to mam nadzieję, że ten poradnik mnie nakieruje tak, żebym zrobiła, nie wiem czemu, jakoś chyba obudziłem w sobie zewnętrzną i wewnętrzną dziewczynę. Ale trzeba będzie wtedy no dużo kombinować, prawda? Dobra. Aki? Jestem pewien, że już to odczuwasz, ale wrogowie cały czas rosną w siłę. Nigdy nie bądź w pełni usatysfakcjonowany swoją formą. Praca jest zwiększeniem swojej siły. Jeśli będziesz zwlekał aż do trudnej bitwy, będzie za późno. Ale teraz osób do gadania. Stary, dzisiaj prawie narobiłem sobie kłopotów z policją. Na szczęście to był fałszywy alarm. Głupi ma szczęście. Sądzę, że Sata gadanina o chorobie Fuki to po prostu ściema. Najpierw ludzie mówili, że opuszcza zajęcia, bo ją nękano. A zaraz potem, że jest poważnie chora. Dziwne, nie? No i wygląda całkiem zdrowo. No i chyba zajebiście. Tajwik? I czeka nas 14.06. Muszę chyba iść do baru. Będziemy szykować się do kolejnego sociala. Do klubu. Czy oni wszyscy są chorzy na apatię? Jeżeli nie, to co robią w takim dziwnym miejscu? Okej, takie gadaniny. Barman. Ej, co pod... Chwila, moment, nie jesteś trochę za młody, żeby tu być? Cóż, możesz zostać pod warunkiem, że nie będziesz sprawiać kłopotów. A, to nie ten barman? Może ten? Nie, no, to jest luksusowy towary.
O czym on gada? Nawiasem mówiąc, właśnie dostarczyło mi markowe okulary. Są nie tylko modne, ale i pasują do nieco bardziej kobiecego stylu. Oczywiście, jeśli masz 150 tysięcy jenów. Choć jeśli przyniesiesz mi przedmiot czarny kwarc, będziemy mogli podyskutować o cenie. To niezwykle rzadki przedmiot rycerski. W każdym razie to od ciebie zależy, ile poświęcisz dla tych okularów. Cień w Tartarusie opuszczał czasem tej noty. Elizabeth może coś wiedzieć na ten temat. Miała obejrzeć nasze produkty. A może kupić po prostu okulary za 150 000? Spoko. Czekajcie, bo to chyba nie chodzi o to, co ja zrobiłem. To powinien móc z kimś pogadać, tylko nie wiem z kim i gdzie. Może wyżej? O! Tak, patrzcie, to jest mnich. Pamiętacie, jak nam mówiła siła o mnichu? To właśnie on. Gdzie moja woda? Mnich leniwym wzroku pije. Moja odwaga sprawia, że nie boję się z nim porozmawiać. Woda! Gdzie moja woda? Nie mam co gadać, jeśli nie masz wody. I teraz idziemy do barmana. Śmieszny ziom. Będziemy SMS wysyłał. Słucham? Chcesz pić alkohol? Jesteś nieletni, prawda? O, to dla tego mnicha duże, co? Tak, tak! To mój tata. Dobra, tu jest konkretna odpowiedź. Tylko dziwna jest sprawa, że pokazuje mi, że pierwszą drink order prompt, czwórkę mam wybrać. Ja tu mam jedynkę i dwójkę. To jest prawda? Ja tylko ci to mówię. Taka jest prawda. Więc mówisz, że słuchaj, jestem zajęty, a za coś takiego możemy wpaść w poważne kłopoty. Dobrze, a może zrobimy tak, możesz przejść się po lokalu i przyjąć od wszystkich zamówienia. Jeśli to zrobisz, zaniosę moją górę drinka. Naprawdę muszę to zrobić? To żart? A czego chcesz? A przyjmujesz zamówienie, w takim razie przyjdź mi napój imbirowy. Pierwsze, zmieniłem zdanie, poproszę herbatę all long. To nie koncert życzeń, kolego. Próbujesz mnie poderwać? A, przyjmujesz tylko zamówienia. A, poproszę screwdriver. Pierwsze, może lepiej margaritę? Też nie, wrócę do pierwotnego zamówienia. Aha, babka samotna chce się robokręt, ciekawe. Jak się czuję? Niech to miałem sprawdzić w horoskopie szczęśliwego drinka dziś. Może powinna zamówić apletini? Nie, za kwaśne. Herbata orange może być niezła. Nie, to trochę nudna. Wezmę trwałą Mary. Ja sobie niezdecydowanie, what the fuck? Mówisz zamówienia? Dobra, może prosić margaritę? Margarita, orange, wszystko mam w odpowiedziach, ale... Naprawdę zebrałeś zamówienia od wszystkich? Oczywiście, że tak. A ta dziewczyna obok niej? Margarita. Według tego, co mam tutaj. I to rzeczywiście było. Rozumiem. Czego chce ta dziewczyna stojąca z tyłu przy stoliku? Ona chciała apletini? Nie, Travel Mary. O, to już bym pomylił. Rozumiem. A dziewczyna pośrodku parkietu? Ona chciała dwójkę znowu, czyli screwdrivera, to się zgadza. Rozumiem. Zobaczymy, kto jeszcze. A, o tamten koleś czego chce? I on chce czwóreczkę znowu, czyli herbatę olong. No dobra, wezmę się za drinki. Hej, nie pomieszaj zamówień, dzięki za pomoc. Więc jeszcze raz, co chciałeś? Ach tak, drink dla mnicha, duże, pewnie znowu chcę brandy. Dobra, podam mu drinka tak jak chcesz, całkiem w porządku z ciebie, dzieciak. Chyba zdobyłem jego zaufanie, teraz powinien móc porozmawiać z mnichem. Może dać mu znać, że drink już się robi. W porządku. Do zobaczenia. Uj, chyba koniec ślubów. Co z moim drinkiem? Powiedział mu, że zamówiłem mu drinka. To musiał zrobić na mnichu wrażenie, chyba się z mną zainteresował. Oho, teraz będzie nas podrywał. Wyglądasz strasznie młodo. Uczysz się dalej w liceum? Co tutaj ci pracownicy sobie myślą, wpuszczając kogoś takiego? Cóż, skoro kupiłeś mi drinka, będę udawać, że jestem twoim opiekunem, żeby ci nie wyrzucili. Siadaj. No więc? No daj. Młody, siadaj. O, zadzierałem głowę w swoją stronę, bo mi szyja. Boże, dziadzio. Czy kastety ma? Czy to pierścienie? A więc chciałeś zobaczyć, gdzie dorośli spędzają czas, co? Nie to, żebym ja to wiedział. Nie przejmuj się, za 2-3 lata nie będziesz potrzebować niczego pozwolenia, żeby to być. Spokojnie, dzieciaku. Zanim się obejrzysz, będziesz pełnoletni. Nie spiesz się. Próbując udawać dorosłego, potwierdzasz tylko, jakim jesteś dzieckiem. Ha. Nie brzmi to przekonujące w ustach pijącego alkohol i palącego cygara mnicha, co? Czy alkohol jest smaczny? Jak smakuje cygaro? Nie mam tutaj nic konkretnego wyboru, bo to pierwszy event. Możemy zapytać o cygaro. Znaczy, znam smak cygara. Kiedyś zdarzyło mi się raz spróbować. Czy może dwa razy nawet. Jak smakuje? Jak liście. Nie potrafię tego inaczej opisać. Nie ma dobrze smakować. Palę, bo pomaga mi się zaskupić.
jak każdy. Młodzi ludzie zawsze myślą, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie. Nie rób sobie zbyt dużych nadziei, dzieciaku. W ten sposób unikniesz rozczarowania, gdy coś nie wyjdzie. Bo może przyjść czas, że będziesz musiał pić, kiedy nie będziesz chciał i palić, żeby przetrwać dzień. Nie jesteś taki jak te łachudry, które kręcą się po mieście. Nie mogę jednak powiedzieć tego samego o moim synu. Co chwilę biorę go na komisariat na przesłuchanie. Co za wstyd. Zapamiętam twoją twarz, dzieciaku. Jak cię tu zobaczę jeszcze raz, zostaniesz wyrzucony, rozumiesz? Poznałem dziwnego mnicha. Ale jego twarz dziwnie wygląda na tym takim niebieskim przybiciu. Tower. Arce zwierza? O Jezu, kto był Towerem? A, Towerem chyba był dzieciak z repetycji w czwórce. Aż bym to sobie zobaczył, żeby sobie przypomnieć. Wiecie, gdzieś tutaj mam tą listę. Tower. Tak. Shun Nakajima. No, dość już tego dobrego. Sparaj stąd. Nie przychodź więcej. Stary pierd. Postawiłem wrócić do internatu. Old fart. Dobra, 15 czerwca. No, idziemy powolutku, ale dużo, trochę fabularek było. Morning. Dobre. Po naszej misjach chyba naprawdę odnotowano mniej nowych przypadków zespołu apatii. W każdym razie sytuacja zmienia się, kiedy zbliża się kolejna pełnia księżyca. Co drogo, co sądzisz o Kirijo? Co masz na myśli? Nie wydaje ci się, że w pewnym sensie zbyt szybko zmusiała Fukę, żeby nas dołączyła? Wiem, że warto mieć przy sobie więcej osób przyzywających persony, zwłaszcza podczas walki, ale coś mi tu nie gra. Nasz język może być bardzo skomplikowany. Czy to jest Maja? Czy nie jest to denerwujące, gdy znasz znaczenie tego słowa, ale nie możesz sobie przypomnieć, jak to słowo brzmi? To chyba dobry moment na spontaniczne pytanie. Zobaczmy. Junpei za bardzo wierci się o krześle, więc zamiast tego... O Jezu. Może ty, Bambos? Jakie wyrażenie oznacza umiejętność widzenia rzeczy takimi, jakie naprawdę są? Bystre oko, złe oko, jasne oczy. No na pewno chodzi o bystre oko. Zaraz jednak, że wolę zobaczyć, bo się okaże, że może ja nie jestem taki bystry, jakby się mogło wydawać. A to by było po prostu smutne i szkoda by było według mnie marnować na to punktu nauki potencjalnego. Także zróbmy to. Tylko czekajcie, gdzie ja to mogę mieć? O Jezus, nie mogę dojechać do tego dnia. To jest który? To jest 15 czerwca. 15 czerwca. Gdzie te odpowiedzi? No ktoś schował. Diabeł ogonem nakrył. Dosłownie. Tak się czuję. O, dobra. I to jest odpowiedź. Słuchajcie, bo mam dwa poradniki w sumie odpalone. Na żadnym nie widzę satysfakcjonującej mi odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza? Ja bystro, no dobra. Wolałem się upewnić, no dla mnie to jest przed... Zgadłem sam, prawda? No to zła odpowiedź i poradnik Bobru. Dobra odpowiedź, może i ty sam masz bystro oko. Co ty masz bystro oko? Bystro oko oznacza, że umiemy widzieć rzeczy takimi, jakimi naprawdę są. Pomagam to także podejmować dobre decyzje dotyczące przyszłości. Dotyczy to również każdego z was. Musicie nauczyć się patrzeć głębiej, inaczej wyrośniecie na powierzchownych. Udzielam poprawnej odpowiedzi. Wszyscy patrzą mnie z szacunkiem. Elo? 350? A, to czarowanie, zapomniałem, że to nie nauka. Nauka jest, że słucham wykładu. Jak się popisujemy, to jest oczarowanie. Dobra. Save it oczywiście. No i co by tu jeszcze zrobić na koniec tego odcineczka? Bo już się zbliżam powoli do końca. Dobra, kota, który mi wypija herbatę. Właśnie próbuję. Dobra, co my tutaj mamy? Emperor, więc idziemy nie tak daleko. Mam tego Emperora, tylko się upewnię. Persona. Cesarz jest. Zobaczcie, aż mi... No to przez ciebie, przez twoje kłaki. Dobra. Zobaczcie, że ten Odagiri ma tak dobre eventy, jak mu się w dupkę włazi, za przeproszeniem. To ma tak dobre eventy, że w ogóle nie ma najmniejszego problemu ze wbijaniem tego. Co idziemy, to jest level up jego persony. Jego więzi, przepraszam. Przepiękne. Żeby tak każdy był, to by nie było żadnego problemu już. Jeśli chodzi o niedawny przypadek porzucenia niedopałka papierosa w męskiej ubikacji, ta sama śpiewka, nauczyciele chcą wydalić sprawcę ze szkoły, jak tylko ustalimy, kim on był. Co takiego?
Będę wszystkich informować na bieżąco, na razie to wszystko. Przestań pić moją herbatę. Wydaję ze szkoły, co? Co o tym wszystkim? Weź, bo przestawiłeś mi mikrofon już. Kochanie. Mam na myśli taką karę dla palacza. Właściwie postępowanie to zbyt surowa kara. Mamy tutaj wybrać opcję drugą, o dziwo. To zbyt surowa kara. No czekajcie, 15... O Jezu! Dziecko, proszę przejść tutaj, bo ja nie mogę nawet do klawiatury się dostać. No, przesuwaj tą dupę, kocio. I dajże trochę spokoju. Druga w nocy, a ty mi tutaj łazisz. I zasłaniasz. Kładź się tutaj. O Jezu, skąd chcesz, żebym poszedł spać? A ja nie idę jeszcze spać, ja gram w Personę. To zbyt surowa kara. Tak, też tak myślę. O, widzicie? Jak tylko złapię sprawcę, porządnie go ochrzanie. W końcu naszym celem jest zapobieganie takim zdarzeniom. Liczę na to, że byłoby świetnie, gdyby udało się przekonywać takich ludzi do zmiany nastawienia. Na 100% to będzie nauczyciel jakiś, który wiarał w tym. Pewnie ten pan Koda albo coś. Nie sympatyzuję z uczniami, którzy łamią zasady, ale... Czy wrzucenie złych dzieciaków rzeczywiście sprawia, że szkoła staje się lepszym miejscem? O Jezu. Ech, takie narzekanie nie jest w moim stylu. Jestem zdezorientowany, ponieważ czuję się zupełnie bezsilny. Jeśli dobrze się sprawię, zdobędę zaufanie nauczycieli, zyskam większą siłę przekonywania. Bambos, obserwuj mnie. Będę ciężko pracował, aby wejść na szczyt. Trzymaj się, ziomeczku. Odaliliś szczerze mi się zwierzył. Wydaje mi się, że coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. Siódemka. Nadal mam coś do roboty. Muszę sporządzić listę podejrzanych. Możesz już iść, trzymaj się. Opuściłem pokój samorządu uczniowskiego i wróciłem do internatu. Cześć, 40 minął dzień. Fajna jest ta fuka. Mogę w czymś pomóc? Pewnie już wiesz, że moja persona nazywa się Lucja. Specjalizuje się... Ale piękne imię. Specjalizuje się w wykrywaniu wrogów i przetwarzaniu danych, więc moim zadaniem jest zapewnienie wszystkim wsparcia. Nie biorę wprawdzie bezpośrednio udziału w starciach z wrogami RW. Robię jednak co w mojej mocy, by pomagać całej ekipie. Wybaczcie, że mnie dziwnie słyszycie, ale widzicie, gdzie mam mikrofon. Tutaj o, tuż pod twarzą. Więc możecie mnie trochę z przesterem słyszeć, no ale kot siedzi, no to co ja zrobię. Moją ulubioną bronią jest miecz szkolny. Kiedyś używano takich w Europie do pojedynków. Ma przeciętną siłę i precyzję, ale jest niezawodną bronią bez szczególnych wad. Osobiście wolę mieć pewność co do skuteczności broni, więc ten miecz jest dla mnie idealny. Spoko. Co kto lubi? Fuka będzie nas wspierać. Ma anielski głos. Nie zrozumiesz źle, Kiri, że też ma ładny głos, ale Fuka mówi w tak spokojny, czujący sposób. No, taki ASMR trochę, co? Lecie, co podać, piękna pani? A, nie oraz z tej strony. Irisza dotychczas stawiła wsparcie. No, zaraz oszaleję. Musisz się przesunąć. Bo dosłownie zasłaniasz idealnie środek ekranu. Irisza dotychczas stawiła wsparcie, a teraz będzie walczyć razem z nami. Większość z nas umie robić jedno czy drugie, ale ona potrafi wszystko. Jest naprawdę wszechstronna, prawda? Ale ona ma takie kompleksy, co? Chciałbym kliknąć prawy... Irtel. O, udało się. Dobra, gdzie my teraz idziemy? Idziemy do Wakatsu. I będziemy jeść Seafood Fulgurs. Czekajcie, upewniam się. 15.06, tak. Dalej z owocami morza. Tak. Przestań! Babo. No przestań wszystko przesuwać! Przestań! Może przeszkadzasz. Idź się połóż tam. Idź. Idź, idź, idź. Lilucha. No. O, jesteś. W samą porę. Mam ci coś do powiedzenia. Od teraz nie potrzebujesz mojej zgody, aby wyprawić Tartarusa. Dlaczego? Nie lubię twoją zgodę. Ponieważ Yamagishi zapewnia wsparcie, kiedy jest obecna, moja pomoc nie będzie konieczna. A żeby było jasne, powiedziałam jej, że nie możecie iść, jeśli nie mam mnie lub Akihiko. Po prostu martwię się, że mogłoby zdarzyć się coś niespodziewanego. Dlatego proszę, pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, mógłbyś poświęcić mi później trochę czasu? To nie zajmie długo, dobrze, w takim razie... Dobrze, w takim razie do zobaczenia. Dobrze, poświęcę ci trochę czasu i uwagi. Dzisiaj nie ma już więcej lekcji. No i elegancko.
Czekajcie, bo tutaj jeszcze sobie kliknąć muszę. No i teraz tak. Dzisiejszy dzień, czyli dzień 16 i 6, spędzamy na wykupieniu rzeczy w sklepiku na początek dobry. Mapa. Gdzie ten sklepik był? Stacja Port Island. To było to. Nie wiem, czy to było na samej stacji, czy obok niej. To nie była ta kwiaciarnia, prawda? A może była? A, to jest któryś ze stacji. O, czytaj, to jest fragment w ogóle. To był chaos ostatni, który można było znaleźć też na dziko. Protek! Nie można nic mu zrobić, biedny. Oj. Taka lilka tutejsza. Tutaj się kupowało ta nasionka, prawda? Myślałem, że tej kwiaciarni były tylko kwiaty. O, sezonka wzmocnionego ziemniaka, tak? Dobra, no to teraz tak. Idziemy spędzać czas z Bibi. Jeżeli teraz nie wbijemy Bibiego, to oznacza, że coś się zesrało. Ogólnie rzecz biorąc. Bibi gdzie będzie? O Jezu, nie pamiętam, który to korytarz był. Tutaj? Nie, to w ogóle przestrzeliłem. Gdzie się to znajduje teraz? Tutaj? Tutaj będzie stał chyba przed salą. Tam. O, Bambozel, co u ciebie? Czy masz chwilę, może pójdziesz ze mną na zajęcia z sieci? Chyba się zbliżymy, super. Bardzo ci dziękuję. Kataji, Kenai. Świetnie szyjesz, Bambozel. Proszę, pokaż mi dziś więcej swoich sztuczek. Igła w górę, igła w dół, igła dookoła. Cierpliwość jest towarzyszką szycia. Powinniśmy zrobić wsiech B. Teraz lepiej ci idzie, Bambozel. Subahashi. Cudownie. Może być lepsze, dzięki. Wybieram tej opcję. Jakąkolwiek. W pierwszej kolejności. Dzięki. Ja też muszę być chępszy. Cieszę się, że mogę konkurować z tak wspaniałym Tomodachim. Przy okazji, mam pytanie, Bambozel. Chciałbym zrobić coś japońskiego, tylko co? Co robisz? Dlaczego nie zachodnie ubrania, a może kimono? Tutaj wybieramy opcję numer 3. Może kimono. Kimono! Tak, to musi być kimono. Ale kimono bardzo trudno się szyje. Chudno. Zupełnie nie wiem, od czego zacząć. Materiał też nie jest tani. Muszę się zastanowić. A dziękuję za Hadę. Jesteś jedyną osobą, z którą mogę w tym kraju porozmawiać. Jeśli tylko będziesz przy mnie, dam sobie Hadę. Daj ziobu. Daj ziobu! Bibi wydaje się całkiem wdzięczny. Na razie się nie zepsuło jeszcze. Zobaczymy, czy dalej nie odczujemy tego braku. O la la, spójrz na godzinę, muszę się spiechać do domu. Jeszcze tu wchucę. Bambozel, I'll be back. Pożegnałem się z Bibi i wróciłem do internatu. Po szkole, wieczór. Witam ponownie, wszyscy drugoroczniacy są zatem obecni. To, po co tu się zebraliśmy? A, chciałam urządzić Yamagishi wycieczkę po internacie, ale zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nigdy nie prowadziłem porządnie żadną z was. Przepraszam, zamierzam skorzystać z okazji i wam to wynagrodzić. Trochę na to za późno? Dobra. Dawaj. O, mieszkam tu już jakiś czas. Myślę, że do tej pory wszyscy zdążyli zorientować się co i jak. A niech oprowadza. Szczerze powiedziawszy, a w ogóle fajnie się tam z tyłu ten wzorek na tym ustawił jej. Szczerze powiedziawszy, niech odprowadza. Ja ogólnie lubię ją, od razu wam mówię, bo pewnie wielu z was się zastanawia, a ja to nieprzypadkowo mówiłem na początku. Raczej nie planuję romansować jej, bo wiem, że ona też prawdopodobnie, zresztą to jest dosyć oczywiste, że ona jest opcją romansową tutaj, ale prawdopodobnie nie planuję jej romansować, bo trochę mojego vibe checka nie sprawdza. Nie powiem, że jest jakaś zła, nie powiem, że jest jakaś taka bez sensu, ale tak bym powiedział, że jest taka trochę bardziej na nią patrzę jak na matkę. Wyjątkowo bym poszedł w kogoś takiego prostego, szczególnie, że tutaj prosta opcja mi dużo bardziej odpowiada niż... O Jezu, jaki czot się wulec. Niż w Personie czwartej. Tam mieliśmy w tym stylu postać, moim zdaniem w tym stylu postać cię. Boże, kocie, proszę cię.
Cię, która według mnie trochę była zbyt taka jakaś... Yuka jest trochę taka, z drugiej strony ona jest taka trochę niedowartościowana. W sensie, Cię też coś takiego miała, ale Cię trochę w innym stylu. Ale jestem w stanie zaakceptować Yukę na ten moment jako mój wybór miłosny. Zobaczymy. Ta Fuka też nie jest zła, ale trochę zbyt myszka. Tak samo zbyt myszka trochę jest ta skarbniczka. Zawsze... Chihiro? Zawsze mi się myli. No ale skarbniczka, ta z persony Justice, z SL-a. Nikt nie potrzebuje tyle bardziej niż ty. Zdajesz sobie sprawę, że się nabroisz to przez swoje wyrupy... Coś przez swoje wyrupy, to wszyscy poniesiemy konsekwencje, prawda? O no co, we, przecież świetnie zdaję sobie radę. Znam to miejsce tak dobrze, że sam mógłbym urządzić wycieczki. W takim razie będziesz świetnym pomocnikiem. Nie sprawisz mi zawodu, prawda? Skoro jest nas więcej, chciałbym udostępnić wam dodatkowe obiekty. Oho, to znaczy? Coś nowego? Super! To co dostajemy? Gorące źródła? A może kasyno? Tak, uśwa. Chłop chyba za dużo rąpy się naoglądał. Ale z ciebie głupek. Najlepiej przydać się osobiście. Gotowi? No to zaczynamy. Yamagishi, za mną. O jasne, dzięki, że to dla mnie zorganizowałaś. Może przestań ruszać ten mikrofon, masz tyle rzeczy, o które możesz się tutaj osuwać. To wspólna kuchnia. Rety, ja tu teraz czysto, nie zdawałam sobie sprawy, że jest taka duża. Zamierzałam ci to zrobić już wcześniej, ale kwietniowy atak ceni? Ceni? Kwietniowy atak chyba sobie coś ceni. Przestań pić moją herbatę i dotykać mój mikrofon, idź sobie. Babo, idź tam, proszę iść. I związane z nim dochodzenie przywołał mi plany. Przestań gryźć kabel, Boże Święty. Teraz łatwiej będzie z niej korzystać. Oczywiście możecie używać wszystkich sprzętów. Dziecino, proszę idź sobie i przestań wszystko tutaj ruszać. Już mi stąd. Gotujecie własne posiłki? Od czasu do czasu widuję to Akuhiko. Ja sama raczej nie. Był kiedyś ktoś, kto często gotował, ale... O? Nie pomyślę, ja przychodzę tylko po wrzątek. A jak jest z tobą? Precz mi stąd ty... Tu było, kocia. Boże Święty, no taka wkurzająca lilka o tej godzinie to jeszcze nie była. Spływaj mi stąd. Nie umiem gotować, chciałbym spróbować. Jeśli chcesz zbawić się z zrównoważoną dietę, warto gotować własne posiłki. Ale nie wychodzi to tak tanio, jak twierdzą niektórzy. Trudno wykorzystać wszystkie produkty, zanim się zepsują, prawda? Yukari, chcesz powiedzieć, że umiesz gotować? Och, to znaczy, trochę się o tym znam, ale na pewno nie jestem szefem kuchni. Dawno nie gotowałam, poza tym nieraz najadłam się wstydu. Rel? A skoro mam tak dużą kuchnię, moglibyśmy upiścić coś wspólnie. Minimum roboty, maksimum smaku, nie? Może spróbuję. Boże, złaś mi stąd kocie wredny, no to słowie wszystko rusza co nie trzeba. Precz! Jeśli zaproszę kogoś na wspólne gotowanie, będziemy mogli skorzystać z tej kuchni. Przechodząc dalej. A i się położyła, super. No i najczęściej się spotkamy. No hol, wydaje mi się, że nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. Chwila, czy to twarz DVD? Skąd się to wziął? Nie było tutaj właśnie? Oho, to mój sprzęt. Przyniosłem go z domu. Starawy model, ale... Dzięki. To żaden problem, prawdę mówiąc zepsuł się. Ale udało się go naprawić, więc wszyscy możecie z niego korzystać. Są tu też wygodne sofy, idealne miejsca filmowe posiadówki. Ale super. O Jezu, ale super. Och, to chyba dobre miejsce, żeby... Chciałem obejrzeć kilka filmów, ale nie miałem odwagi w samotności. Co jest? Jutro boi się horrorów? To szokujące, że masz jakieś słabości. Po prostu nie ta sama osoba. A co to miało niby znaczyć? Chwila, czy ja coś mówiłem? Cofam to. Nie miałem na myśli nic złego, przysięgam. Masz tupę, Junpei. Lepiej często ogląda się za siebie, gdy wrócimy do Tartarusa. Yukari, przerażasz mnie. Mógłbym pewnie obejrzeć to z kimś DVD. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwsze piętro. Przejdźmy wyżej. Och, a przy okazji, Jirijo, czy możemy wypożyczać książki z tej półki za nami? Oczywiście. To książki pozostawione przez mieszkańców internatu. Sam je od czasu do czasu przeglądam. Ta przestrzeń jest dość wyjątkowa, jest to miło i spokojnie, a często zapewniam was, są miękkie. Gdy rozsiądę się na jednym z nich z dobrą książką, zwykle zostaje mnie tu późna noc. Czytasz tylko mangę. Sądzę, że manga to poważna forma literacka, może też spróbuję to tu poczytać. Panu panuje ciągły ruch, a to miejsce wygląda znacznie spokojniejsze. No i będę mógł się skupić i poczytać książkę. Korzystając z niedowoli, korzystajcie z niedowoli. Każdy utwór literacki poszerza horyzonty. Tak jest, panie kapitan.
Jeszcze jedno, Yori. Gdy skończysz czytać, otóż manga półkę. Nie chcę widzieć stosów książek na stołach i krzesłach. Tak jest. Rany, Bambos, pilnuj Junpei'a, bo zrobi z tego miejsca chleb. Ruszajmy dalej. Dotychczas dach był niedostępny, ale ostatnio zdecydowaliśmy się go otworzyć. Przewodniczący postawił założyć tu niewielki ogródek. Rety, nie miałam pojęcia, że tu na górze jest coś takiego. Będziecie uprawiać warzywa? Już to robimy, lol. Och, już go słyszę, jest warzywka, groszczu. A, z tym okropnym uśmieszkiem przyklejonym do twarzy. Mambo, słyszałam, że ty się tym zajmujesz. Całkiem ładnie to wygląda. Przewodniczący nie popełnił błędu, powierzając ci to zadanie. Nie przeszkadza ci, że cała robota spadła na ciebie? Przyda mi się pomóc, teraz ty tu rządzisz. Nie ma problemu. Tak? Lubisz takie rzeczy? Muszę przyznać, że to wygląda na dobrą zabawę. Może z czasem obłowimy się po zbiorach, a potem kieszenie pełne sałaty. Let us celebrate, też ładny suchar. Może wykorzystasz tę energię, pomagając mu w ogrodzie? Im więcej czasu i wysiłku poświęcasz takiej pracy, tym lepsze wyniki osiągniesz. Współpraca przy takim zadaniu z pewnością nie będzie stratą czasu. Ja też mogłabym pomóc. Jeśli poproszę kogoś o pomoc, w ogrodzie być może osiągnę lepsze efekty. O, to wszystko jeśli chodzi o dach. Zejdźmy na dół. Zejdźmy na ziemię, dotknijmy trawy. No i koniec wycieczki. Po obejrzeniu tych wszystkich pomieszczeń mam większą ochotę z nich korzystać. No, to prawda. Obóz, czy wszystko jasne? Masz jeszcze jakieś pytania? Wszystko zanotowałem. W porządku, mam nadzieję, że dobrze się tu mieszka. Jeśli będziemy liczyć się z potrzebami innych, internat pozostanie wygodnym domem dla nas wszystkich. A jeśli wpadniecie na pomysł jakichś ciekawych zajęć, zaproście o zabawy innych. Ale w końcu wszyscy mieszkam pod jednym dachem, warto wykorzystać. Nigdy wcześniej nie mieszkałam w takim miejscu, więc trochę się denerwuję. Ale zrobię co w mojej mocy, by wszyscy czuli się dobrze. Mieszkać w akademiku pełnym ludzi, myślę, że nie byłoby dla mnie spoko. Ale mieszkać w takim internacie z paroma ziomkami, to wydaje się być marzenie. Może nie dla mojej kariery na przykład YouTube'owej, ale tak ogólnie jakbym miał mieszkać w miasto, żebym robił jakieś nagrywki albo coś takiego, to byłoby super. Naprawdę. Być może trochę za późno na większości z was, ale witam wszystkich w internacie. Jak tak o tym myślę, rośliny, które posadziłem na dach, powinny być już gotowe do zbiorów. Może powinienem rzucić na nie okiem. Tak, ale nie w tym odcinku, moi drodzy. Zakiełkowała w mojej głowie myśl, a propos tych ziemniaków na dachu, że pomimo późnej pory jeszcze zacznę sobie nagrywać kolejny odcinek. Nie wiem, co mnie wzięło, ale w sumie czuję się w dobrej formie, więc chociażbym sobie zaczął nagrywać na kolejny raz. Nie wiem, co za buści, czy te eventy z tymi ludźmi. To zaczniemy w kolejnym odcinku. Słuchajcie, no co? Ładnie zrobiliśmy progres. Chyba nie było żadnych pomyłek w tym odcinku. Chyba szedłem wiernie z poradnikiem. Więc persony lecą do przodu. Z Bibim chyba wszystko jest okej. Z Chihiro, przepraszam, z Justice, SL-em, myślę, że też idzie wszystko jak na ten moment dobrze. Także może przy dobrych wiatrach nie będzie aż tak źle z tym, co tam zarobiłem się. Jestem trochę do tyłu z mądrością i troszkę do tyłu z oczarowaniem, ale da się to przeżyć, myślę. Jestem dobrej myśli. Jak coś będziemy do tyłu, to trudno. Jakoś to będzie, nie przejmujmy się tym. Bardzo fajny odcinek, w ogóle był, dużo się działo, takich przyjemnych rzeczy. Tym Akademii dla mnie dalej jest tak cudownym miejscem, naprawdę. Ja mógłbym mieć taką grę, gdzie spędzam czas tylko w tym akademiku, jakieś są super eventy, jakieś trochę randkowania, trochę jakieś takie te. No mógłbym wtedy coś porać się do takich jakiś spin-off. Myślę, że bym się mega to spodobało i siadło. Jeżeli było masę różnych eventów animowanych, to byłoby super. Dajcie się jak to wszystko na ten moment. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji. Zapraszam do opisu, żeby obczaić linki do moich mediów społecznościowych. I cóż, widzimy się już niebawem. Już niebawem w kolejnym odcinku, gdzie będziemy chyba się zbierać powoli do Tartarusa. Jeszcze nie na początku, ale myślę, że w kolejnym odcinku do niego dotrzemy prędzej czy później. Także to wszystko z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, no i hej, pa, pa.